Nie przejmuj się, Klaudia. Dasz radę. Kakaoko ci pomoże. Nie wiem, czy już jestem, czy wszystko działa, bo to mój pierwszy live w życiu, ale... Czołem! Witajcie na moim kanale, czyli Klaudia Klaudi. Ja nazywam się Klaudia, jakbyście jeszcze tego nie wiedzieli. I zapraszam Was na mój pierwszy live, którego bardzo, ale to bardzo się boję. Ponieważ jest to mój pierwszy live w życiu. Zapewne będzie 10 tysięcy błędów technicznych, które mam nadzieję, że Was nie zrażą. Tak więc, ucząc się od bardzo dużych youtuberów, postanowiłam, że przez pierwszą minutkę, dwie zrobimy sobie taką techniczną próbę, moi drodzy. Ja mam technicznego za ścianą Mateusza, mojego chłopaka z pary absurdu, który mi będzie zaraz krzyczał albo pisał SMS-ki, czy wszystko ok. Mateuszu, czy mnie słychać? Niestety mnie słychać, odpowiedział Mateusz. Mateuszu, czy mnie widać? Również niestety tak. A więc, moi drodzy, jesteśmy gotowi do nadawania. Witam się ze wszystkimi. Bardzo się... Jezus Maria, ile Was jest? 962? Czy Wy chcecie, żebym ja zawału dostała? Boże, ja muszę tutaj po kakaoko sięgnąć. Dobrze, że mam kakaoko. Mam nadzieję, że Wy też macie kakaoka, że macie herbatki, że jesteście przygotowani do tego, co tutaj się zaraz będzie działo. No ja jestem w szoku, że jest Was tak dużo. Trochę mi ciśnienie podskoczyło i serce zaczęło mocniej bić. Zacznę od pierwszej odpowiedzi na pytanie, które pojawia się tutaj bardzo często, a mianowicie, czy live będzie zapisany. Tak jest, będzie zapisany. Plus, moi drodzy, postaram się, znowu tropem dużych youtuberów, ten live trochę przemontować w taką krótszą wersję, bez tych wszystkich technicznych rzeczy i tak dalej, że jak w przyszłości będziecie go oglądać, to nie będzie on taki surowy, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo jak wspominałam, to mój pierwszy live w życiu i nie znam się na kwestiach technicznych. Patrzę. Nie bój się, kochana. Dziękuję Wam bardzo za wsparcie. Kakao najlepsze. Skąd kolczyki? Od razu odpowiem, że kolczyki są oczywiście skąd? Domyślacie się? Z AliExpress, jak wszystko, co posiadam. Więc kosztowały jakieś 6 zł, a wyglądałem jak milion dolarów. O to chodzi. Ale nie po to się dzisiaj tutaj zebraliśmy. Ponieważ zebraliśmy się dlatego, że chcę Wam poopowiadać trochę więcej o mojej wymianie do Stanów Zjednoczonych. Ponieważ zasypaliście mnie pytaniami na ten temat. I jak ja zaczęłam nagrywać film, w którym opowiadam o tym wszystkim, to materiał się nie kończył, skończyło mi się miejsce na karcie i stwierdziłam, wiesz co, Klaudia, to nie jest robota. Albo robisz live'a na 5 godzin, albo robisz serię i będziesz w każdym filmiku poruszała inny temat. I zgadnijcie, co wymyśliłam, robię obie te rzeczy. Więc dzisiaj robimy długiego live'a, gdzie postaram się pozbierać jeszcze więcej pytań od Was i na wiele z nich odpowiedzieć, a potem zrobię serię, w której będę omawiać jeszcze bardziej szczegółowo niż dzisiaj każdą z rzeczy, powiedzmy jedzenie, miłość, przyjaźń, szkoła itd., itd. Ostatni raz potwierdzę. Mateuszu, jaka jest jakość obrazu? Mateuszu? O ile zakład, że on w tej chwili właśnie wyłączył streaming, bo nie chce na mnie patrzeć? Ja myślę, że szansa jest duża. Dobra, jeszcze raz spojrzę tutaj w Wasze... czy będzie więcej live? Chcemy oglądać Twoją twarzyczkę. Kochana Weroniko, jeżeli dzisiaj nie umrę, to myślę, że się postaramy. Zwłaszcza, że dzisiaj z Mateuszem zakupiliśmy jakieś mnóstwo kabli do tego, żebyście mogli nas oglądać na live'ach w jeszcze większej jakości, więc to się na pewno pojawi. Czy Mateusz do mnie dołączy? Myślę, że jak go poproszę, to potem na pewno tak. Ale, moi drodzy, widzę, że rodzinka obecna z audycji. Pozdrawiam Was wszyscy i pozdrawiam również wszystkich subskrybentów, również tych nowych, bo nie wiem, czy wiecie, ale przebiłam 30 tysięcy subskrypcji, co jest jakimś absolutnym, totalnym szokiem i nigdy się nie spodziewałam tego, że nie dość, że tak szybko, to, że w ogóle dobiję do takiej liczby i nawet sama świadomość tego, że widzę, że jest Was 1300 osób w tej chwili, sprawia, że nie dość, że mam prawie zawał, to jeszcze jestem w szoku, że 1300 osób w całej Polsce postanowiło teraz włączyć YouTube'a, żeby oglądać mnie. Szapoba, kochani, kocham Was nad życie i nawet nie wiecie, jak mi to robi życie. Jesteście the best. Ale, żeby nie przedłużać, tak jest, zapiszę live. Moi drodzy, w trakcie oczywiście będziecie mogli zadawać pytania, tylko
że moi drodzy, ja będę zaglądać tutaj do mojej listy takich głównych pytań, które się pojawiały pod filmem, bo obiecałam, że właśnie te tematy poruszę i co jakiś czas po każdej z tej sekcji, którą sobie przygotowałam, będę zaglądać do Waszych komentarzy, czy chcecie, żebym jeszcze coś dopowiedziała albo coś jest niejasne. Disclaimer. Patrzę, co tutaj jest. Wszystko jakość świetna, to bardzo się cieszę. Jeszcze raz dla tych, którzy dopiero teraz się pojawili. Live będzie zapisany, więc jeżeli musicie tam oglądać Hotel Paradise, czy co tam widziałam w komentarzach, dzisiaj macie do roboty, to się nie obrażę. Czekajcie, zobaczcie. Ja Wam coś pokażę. O, czy teraz się zmienił obraz? Czy teraz jest fancy? Specjalnie to dzisiaj przygotowałam. Tak, więc live będzie zapisany i live mam w planach, żeby trwał około 2 godzin. 1,5 godziny, 2. Zobaczymy, jak się tutaj rozgadam. Zobaczymy, jak nam się tutaj będzie fajnie bawiło na tym live'ie. No dobrze. Mały disclaimer, zanim zacznę. Informacja bardzo ważna, ponieważ często takie rzeczy pojawiają się w komentarzach. To, co dzisiaj opowiadam, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, które jest na podstawie moich przeżyć, które miałam na swojej wymianie w danym mieście, w stanie Idaho, więc nie można tego przekładać na całe Stany Zjednoczone, ani takiego przełożenia nie chcę robić. Ja tylko opowiadam o tym, jakie ja miałam odczucia. Więc jeżeli zaraz chcecie napisać, o, to nie oznacza, że wszyscy Amerykanie tacy są. Oczywiście, że to nie oznacza, że wszyscy tacy Amerykanie są. To są tylko moje odczucia, akurat tych, których ja spotkałam na swojej życiowej drodze. Jeżeli mamy to już z głowy, to możemy zaczynać. Ostatnie spojrzenie do komentarzy. Tak, opowiedz o host rodzinie. Będzie na pewno. Jezu, już jest nas 1500. Czy ja mogę wyjść? Czy ja mogę teraz przerwać tego live'a? Bo ja się trochę zaczęłam stresować. Ale dobra, dobra, może jakoś damy radę. Damy radę. Okej. Jezus Maria, jak... I pije kakałko, to oznacza, że się bardzo stresuje, więc to jest nasz sygnał, moi drodzy. Jak pije kakałko, to znaczy, że panikuje. I mało się nie wywalam z krzesła. Dobra, rozpoczynamy, moi drodzy, od pierwszej części. Nie mam tutaj jakichś super fancy rzeczy. Mogę, o, się tak przełączyć. To wykminiłam. I teraz tak, najczęściej pojawiające się pytanie, które zauważyłam w komentarzach, brzmiało: jaki jest koszt takiej wymiany i z jakiej organizacji leciałam? A więc od razu Wam mówię, jeżeli chodzi o wymianę do USA, to możecie oczywiście albo za nią zapłacić i większość osób, które się na coś takiego decydują, płaci za wymianę, bo nie jest łatwo się na taką dostać, a druga część jeździ na specjalne, jakby to powiedzieć, wymiany, które są płatne, przepraszam, bezpłatne, wymiany bezpłatne, plącze mi się język, dla osób, które albo mają super wyniki w nauce, albo wygrały jakiś konkurs, albo jakimś innym sposobem przysłużyły się na tyle, że dostały szansę wymiany za darmo w Stanach Zjednoczonych. Tylko że takie wymiany zazwyczaj trwają krócej niż te płatne. Ja byłam na wymianie płatnej i niestety to nie jest tania sprawa. Moi rodzice wydali wszystkie swoje oszczędności na to, żebym ja mogła pojechać tam do Stanów i dobrze się bawić, za co jestem im niesamowicie wdzięczna. Sam koszt wymiany za moich czasów, wiem, że teraz jest nawet wyższy, sam koszt w ogóle zapisania się to było 15 tysięcy złotych. Do tego jeszcze musicie liczyć koszt podróży, czyli tych wszystkich przelotów, oczywiście kieszonkowe na miejscu, no bo jedzenie zapewnia Wam rodzina, która Was tam gości. No i do tego musicie też liczyć koszt wycieczek, jeżeli będziecie chcieli jechać gdzieś poza Wasz stan, poza Wasze miasto. A zapewne jeżeli wybieracie się w ogóle do Stanów Zjednoczonych, no to pewnie będziecie chcieli widzieć coś więcej. Więc ten koszt może być podwojony nawet niż ta pierwsza kwota, albo nawet potrojony w zależności jakie macie plany. Ale na pewno koszt takiej wymiany to od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Więc to nie jest tania sprawa. Co na pocieszenie? No właśnie to, co mówiłam. I orientowałam się w internecie, że pojawiło się sporo organizacji i wymian, które są bezpłatne, więc jeżeli macie dobre wyniki w nauce albo właśnie to może Was zmotywować do tego, żeby się lepiej uczyć, to jestem pewna, że będziecie w stanie znaleźć sobie taką wymianę za darmo. Nie obiecuję, że będzie na rok, ale nawet miesiąc, 3 miesiące to jest świetne przeżycie. Kolejne pytanie, które się bardzo często pojawiało, to jaka organizacja, z jakiej organizacji leciałam? Moja organizacja to było ISE, czyli International Student Exchange. I to była organizacja, z której ja leciałam. Ona nadal istnieje, aczkolwiek nie widziałam
widziałam jej na biurach podróży i stronach polskich. Ja też leciałam z biura podróży, które się nazywało Foster Travel i oni wtedy jeszcze oferowali wymiany do USA. Ja ostatnio byłam na ich stronie i niestety nie zauważyłam zakładki wymian do USA, więc możliwe, że z tego zrezygnowali, ale za to pojawiło się mnóstwo podpowiedzi innych biur podróży, które coś takiego organizują. Więc jeżeli, nie wiem, ciężko jest prosić rodziców o taką wymianę, bo to w zależności oczywiście w jakiej sytuacji się znajdujecie. Mi też na pewno nie było łatwo, bo tak jak powiedziałam, moi rodzice bardzo im zależało na edukacji, więc wydali wszystkie swoje oszczędności. No to nie jest tania sprawa, ale jeżeli myślicie o tym, to możecie się zainteresować i poszukać biura podróży, które teraz organizuje takie wymiany. Zaglądam do komentarzy i pozdrawiam 1800 osób, które tutaj są i słuchajcie, ja chyba zaraz wyżłopię całe kakao ze stresu. Tak, i kakao powiedziałam specjalnie, to jest sarkazm, moi drodzy, wiem, że to jest kakao. Co my tutaj mamy? Właśnie, kto dał 5 dislajków? Proszę się przyznać, kto dał 5 dislajków, no? Kto? No? Ty? Ty dałeś dislajka? Dlaczego? Odpowiedz dlaczego, powiedz mi why. Dobra, w każdym razie, na Flex można wyjechać na rok za darmo, poczytajcie sobie, wystarczy mieć dobre wyniki w nauce, ale ogólnie chodzi tam o osobowość. Widzicie, Lena podpowiada, więc to oznacza, że coś takiego jest. Lena podpowiada Flex, wyszukajcie Flex, jeżeli też marzycie o takiej wymianie. Jeżeli jesteście tacy starzy jak ja, czyli jesteście na studiach albo po studiach, to również polecam, żeby się zainteresować, bo wiele uczelni, ale także i jest wiele ofert pracy na wyjazd do Stanów Zjednoczonych na staż na przykład. Więc nawet jeżeli jesteście za starzy na liceum, to możecie zawsze wyjechać. Albo au pair na przykład, bardzo znany, wyjechać na przykład opiekować się dziećmi i też mieszkać z amerykańską rodziną. Dobra, ja patrzę co tam. Czy to kubek z Japonii? Tak jest, to jest kubek z Japonii. Jest idealny do kakła, które sobie robię. I Mateusz jeden taki kubek, bo mieliśmy dwa, zbił w zeszłym tygodniu i bardzo długo to przeżywał, więc musimy szybko wrócić do Japonii, żeby drugi sobie kupić. Bardzo dziękuję Wam. Cześć, w pierwszym filmie o USA na początku wspomniałaś, że powiesz ile przytyłaś, a w filmie o tym nie wspomniałaś. Czy rzeczywiście coś się zmieniło w tej kwestii? Dzisiaj jeszcze powiem o tym ile przytyłam, bo mam tutaj zapisane, powiem za chwilę więcej o jedzeniu. Ale w takim razie dziękuję, widzę tutaj mnóstwo bardzo pozytywnych komentarzy. Bardzo Was pozdrawiam i kocham i mocno i całuję, dziękuję Wam bardzo za to. I pojawia się też dużo pytań, moi drodzy, na przykład kim jesteś z zawodu? Na które odpowiedziałam w moim filmiku Q&A, więc jeżeli chcecie takich podstawowych informacji, co robię w życiu, co studiowałam itp. itd., zapraszam Was na ten film, a nie, jeżeli nie, to zostańcie tutaj i przechodzimy do kolejnego tematu. Kolejny temat, również, o Jezu, pytań było mnóstwo, to jest jak szkoła po powrocie? Co się dzieje, jeżeli wyjeżdżacie na taką wymianę do USA i potem wracacie do Polski? Nie wiem dlaczego, ale pojawiło się bardzo dużo plotek i teorii spiskowych na ten temat, że kiedy wrócicie po takiej wymianie do Polski, to nie zdacie matury, powtarzacie rok i generalnie jest totalna masakra. To wszystko jest nieprawda. Ja normalnie wyjechałam na rok na taką wymianę i po powrocie kontynuowałam naukę, poszłam do trzeciej klasy liceum, zdałam maturę, jestem teraz po studiach, więc wszystko poszło tak jak powinno pójść, zgodnie z planem. I moi drodzy, jak to wygląda? Mianowicie, jak już wspominałam w poprzednim filmie, może to nie było tak zbyt oczywiste, to wszystko to, co macie na swoim świadectwie, w ogóle swoją drogą, ja zaraz tutaj zerknę. Przepraszam, że tak się jąkam, ale bardzo się stresuję i stąd to chyba wynika. Wiecie, co ja tutaj szukam? Ja szukam, bo chcę Wam pokazać swoje świadectwo ze Stanów Zjednoczonych. O! Tada! To jest moje świadectwo ze Stanów Zjednoczonych. I teraz tak, jakie ja przedmioty miałam podczas dwóch semestrów w Stanach? Patrzcie, jaka twarzyka. No, i moi drodzy, tak, ja miałam dwa razy angielski. Oczywiście to jest angielski na zasadzie literatura itp. itd. Tak jak odpowiednik naszego polskiego, nie, że uczyłam się gramatyki. Miałam chór, miałam biologię, chemię, miałam fizykę, miałam algebrę, czyli odpowiednik matematyki, miałam historię Stanów Zjednoczonych i miałam ekonomię, odpowiednik podstaw przedsiębiorczości w Polsce. I teraz tak, wszystkie te przedmioty, które miałam tutaj, one były jako zaliczone w Polsce. Nikt się nie przejmował rzeczami typu
nie wiem, różnice programowe. Po prostu stwierdzili, była biologia, była, zaliczone, dziękuję bardzo, z tego przedmiotu masz zdany rok. Natomiast cała reszta była do zdania podczas wakacji w Polsce. Ja tam pojechałam na rok, ale tak naprawdę pojechałam na 11 miesięcy, bo wróciłam do Polski z początkiem lipca, tak jak się tam kończył rok szkolny. Więc jak ja wróciłam, to miałam całe wakacje na to, żeby nauczyć się do egzaminów na przedmioty polskie, których nie zdawałam w Stanach i przed rozpoczęciem roku, przed wrześniem je zdać. Tak jak wspominałam, musiałam zdawać historię Polski, bo historia Stanów liczyła się jako historia świata, więc tej części historii zdawać nie musiałam. Musiałam zdawać oczywiście język polski, co tam musiałam zdawać. Jezu, dużo tego było. Wszystko, czego generalnie nie mogłam zdać podczas mojego pobytu tam. WF musiałam zdawać, takie rzeczy. Wszystko, czego nie ma w Waszym świadectwie amerykańskim, zdajecie w Polsce. Tak to wygląda. No i potem oczywiście maturę piszecie normalnie, idziecie do trzeciej klasy normalnie i tak dalej. Jeżeli miałabym być z Wami szczera, to trochę żałuję, że pojechałam na tą wymianę w drugiej klasie liceum. Uważam, że gdybym pojechała w pierwszej klasie liceum, to by było trochę lepiej. Dlaczego? Dlatego, że w drugiej klasie ominęły mnie fakultety z moich rozszerzonych przedmiotów na maturze i miałam tylko trzecią klasę do tego, żeby się do tych rozszerzeń przygotować. Więc musiałam dużo materiału nadrabiać, żeby te fakultety rzeczywiście napisać na jakimkolwiek poziomie. Więc gdybym miała wybierać, to pojechałabym zdecydowanie w pierwszej klasie liceum, ale w pierwszej klasie liceum brałam udział w bitwie na głosy. Priorytety, moi drodzy. Dobra, to jest ta sprawa. Jak zdawałaś WF? No wiecie, skłony, bieg, takie tam rzeczy. Nie wiem, co ja pokazuję. Dziękuję bardzo, Klaudia, ośmieszasz się. W USA nie ma WF-u? Jest. Jest absolutnie WF, tylko ja go po prostu nie wybierałam. Bo jeżeli miałam do wyboru albo wrócić do Polski i zdawać fizykę, albo wrócić do Polski i zdawać WF, to stwierdziłam, wiecie co? Ja chyba jednak nie będę taka wysportowana w Stanach. Wolę jednak zdawać fizykę tam. Co rozszerzałaś? Moje rozszerzenia to była rozszerzona historia, język polski, WOS, tak, wiedza o społeczeństwie, nie wiem czemu myślałam, socjologia i język angielski. Tak jest. I teraz patrzę, co tam jeszcze macie, jakie macie jeszcze tutaj opinie. Obywatelstwa za samą wymianę nie można dostać, ale dostaje się wizę. Tak, tak, tak. Sara absolutnie ma rację. Nie ma czegoś takiego, że dostajecie obywatelstwo Stanów Zjednoczonych, tylko dostajecie wizę, to jest bodajże wiza J, właśnie specjalna studencka, uczniowska na tego typu wymiany i ona się kończy z dniem, kiedy kończy się Wasza wymiana, czyli to nie jest tak, że potem, tak jak jeszcze nie było takich ruchów bezwizowego jak teraz w Polsce, to nie było tak, że na tą wizę mogłam sobie na przykład potem pojechać i odwiedzić swoją rodzinę w Stanach. Musiałam wyrobić nową wizę turystyczną. Okej. Jedna dziewczyna również była na wymianie i nagrywa o tym na Twitterze i ona powtarza klasę, więc jestem ciekawa, czy to od czegoś zależy. Moi drodzy, wydaje mi się, że może to jest kwestia tego, nie chcę tutaj wyrokować, że może nie zdała tych przedmiotów, które potem miała w szkole. To też jest kwestia szkoły, no. U mnie dyrekcja się zgodziła przed wyjazdem, ja się u nich upewniłam, czy jeżeli na taką wymianę pojadę, to czy będę musiała powtarzać rok, czy mogę zdawać egzaminy i pójść do trzeciej klasy, więc wydaje mi się, że to w zależności od tego, jak zdacie egzaminy i czy się dogadacie z dyrekcją. Mi się udało. Okej. Dobra, moi drodzy, przechodzę do kolejnego. Zobacz, ile jest osób. Właśnie widzę, że jest 2000 osób. Nie wiem, czy zauważyliście, ale sięgam po kakło, co oznacza, że się bardzo stresuję. Ale pozdrawiam wszystkie 2000 osób, które jesteście teraz na live'ie. To jest dla mnie niesamowite. Naprawdę, nie wiem, co powiedzieć. Jestem Wam bardzo wdzięczna i każda jedna osoba, która tutaj się dodaje, to jest dla mnie... Znaczycie dla mnie cały świat. You mean the world to me, jak to się mówi po angielsku. A ja teraz... Pewnie maturę rozszerzoną z angielskiego zdałaś bez problemu na 100%. Na 100% nie, ale na 97%. poszło okej. Dobra. Powiedz o blokadzie językowej, jak długo trwały przerwy. Kochani, na pewno o tym wszystkim zaraz powiem. Przechodzę do kolejnego tematu. Obiecuję, że wszystkie Wasze pytania i odpowiedzi na pewno się znajdą. Ile przytyłaś na wyjeździe? Też o tym będzie, moi drodzy. Dobra, przechodzę dalej, żeby nie przedłużać. Kolejne pytanie, które pojawiało się bardzo często. Na jakim poziomie angielskiego byłam przed wyjazdem i czy od razu rozumiałam lekcje w języku angielskim? Byłam, moim zdaniem, na poziomie angielskiego zaawansowanym. Naprawdę dobrze mówiłam,
ale na pewno nie tak dobrze, jak mi się wydawało. Całe gimnazjum chodziłam do szkoły językowej na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego grupowe, a potem jak poszłam do liceum, to miałam 2 razy w tygodniu zajęcia z angielskiego z prywatnym korepetytorem. I nauczyłam się tego angielskiego dobrze. Byłam na takim poziomie, że w sumie oglądałam seriale z angielskimi napisami, o tak, nie z polskimi. Więc byłam na takim, mówię, zaawansowanym poziomie, ale wtedy, ja przecież zanim pojechałam, to mi się wydawało, kochani, że ja płynnie mówię, że ja po co jadę na tą wymianę, tylko po to, żeby zobaczyć, jak jest w Stanach, bo przecież mój angielski jest ideolo. Życie mnie zweryfikowało bardzo szybko, moi drodzy, więc no, nie było tak, jak mi się wydawało, że mówię po prostu perfekt. Nie miałam problemu, żeby dogadać się na pewno z ludźmi, żeby dogadać się z rodziną. Chociaż powiem Wam, że było kilka osób, nie w mojej szkole, ale w innych miastach, które też były na tej samej wymianie co ja. I poznałam na przykład Włoszkę i poznałam 2 chłopaków z Brazylii, którzy prawie w ogóle nie mówili w języku angielskim. Ja nie wiem, jak ktoś postanowił im dać możliwość wymiany, bo powiem Wam szczerze, że moim zdaniem na jakimś dobrym poziomie angielskiego musicie być, no bo jeżeli chcecie się uczyć biologii czy fizyki w języku angielskim i zdawać potem z tego egzamin, no to nie możecie nie wiedzieć, jak się przedstawić, powiedzmy. Więc coś tam trzeba mówić, ale no mówię, nie mówiłam idealnie na pewno. Takie dwie sytuacje, które pamiętam, to było to, że ja zamiast comfortable mówiłam comfortable. I moja rodzina bardzo się ze mnie śmiała i się pytała, o jaki table mi chodzi. I też mówiłam zamiast on purpose, to mówiłam on purpose. On purpose. I właśnie pamiętam, że kiedyś wracałam ze szkoły i szliśmy do auta z moją host siostrą i ja coś tam właśnie chciałam powiedzieć, że a, ten, czy ten chłopak zrobił to specjalnie. I właśnie tam mówię, oh, did he do it on purpose? A ona tak, purpose? Jaki purpose? I nie wiedziała w ogóle, o co mi chodzi. I ja dopiero tam wytłumaczyłam i ona, o, on purpose! O Boże! I słuchajcie, potem tydzień nie miałam życia w szkole, wszyscy za mną chodzili i hej, purpose! Więc wiecie, o co chodzi. Czy od razu rozumiałam lekcje? I tak, i nie. Rozumiałam większość, ale to też dlatego, że ja się mocno przygotowywałam przed tą wymianą. Postanowiłam sobie, że nie będę głupkiem, więc zanim pojechałam, to naprawdę wkuwałam na przykład wszystkie nazwy kości w języku angielskim, wszystkie nazwy narządów w języku angielskim, pierwiastki, takie sprawy, żeby potem jak przyjadę, żeby mi było trochę łatwiej. Więc no, starałam się jakoś nadrobić ten angielski. Patrzę, czy coś jest o... Z jakiej organizacji jechałaś? Już mówiłam, było to ISE, International Student Exchange. Jak pojechać na wymianę? Też mówiłam, trzeba znaleźć biuro podróży i zapłacić, albo można wyjechać na darmową wymianę, ale dobrze się uczyć. Resztę, moi drodzy, będę na pewno mówić, bo widzę, że tutaj się pojawiają pytania, które mam zamiar za chwilę omówić. Więc jeżeli nie odpowiadam od razu na Wasze pytanie, to oznacza, że za chwilę o tym powiem. Czy miałaś jakąś sytuację z nauczycielem, który spytał Cię o coś, a Ty nie umiałaś odpowiedzieć? Jeżeli chodzi językowo, to nie. Ile lat miałaś, jak pojechałaś na wymianę? 17 i 18 spędzałam tam i wracam. Czy była sytuacja, że nie umiałam odpowiedzieć? Nie językowo. Czasami nie rozumiałam, o co chodzi w poleceniach, ale miałam o tyle ułatwienie, że w przeciwieństwie do reszty moich rówieśników w klasie, ja mogłam korzystać ze słownika podczas egzaminów. Tylko że ten słownik był angielsko-angielski, nie polsko-angielski. Na pewno nie było tam podpowiedzi, niestety. Szukałam na przykład na chemii, na egzaminie. Więc były tam wytłumaczone pojęcia i mogłam sobie z tego korzystać. No ale mówię, nie było to jakimś super, super pomocą, że nie wiem, sprawiało, że to lepiej pisałam egzaminy. Jak wyglądały sprawdziany w Ameryce? Czy były bardzo trudne? Nie, nie były bardzo trudne. Sprawdziany były, oprócz tego, że były finals, na koniec semestru takie kobyły, które świadczyły potem o Twojej ocenie na koniec, to było bardzo dużo kartkówek. Na przykład na lekcjach historii mieliśmy kartkówkę codziennie, z lekcji na lekcję. I właśnie ja pamiętam, że z moją host siostrą przepytywałyśmy się zawsze z historii Stanów Zjednoczonych na koniec dnia wieczorem, ale też przez to, że były kartkówki codziennie, to nie było tak dużo materiału do uczenia się i narobiłam sobie bardzo dużo szóstek. No i tutaj jak patrzę znowu do mojej tutaj oceny, to moi drodzy, jeżeli chodzi o... A, chcę Wam tak pokazać, żeby...
jeżeli chodzi o historię Stanów Zjednoczonych, to jak widzicie, A plus oba semestry, nie przynosiłam wstydu. Jeżeli właśnie jeszcze chodzi o ten poziom nauki, to oprócz tego, że tak jak już wcześniej wspominałam, on nie jest taki niski, jak się wszystkim wydaje. To nie jest tak, że jedziecie z liceum do Stanów Zjednoczonych i nagle jesteście bogami, bo oni tam dodają 2 plus 2. Nie, zupełnie tak nie jest. Poziom jest bardzo podobny jak w Polsce, tylko po prostu, tak jak mówię, na przykład nie macie tak jak u nas matematyki, że macie i geometrię, i algebrę, i wszystko razem, tylko macie albo geometrię, albo algebrę, albo na przykład tam logikę i tak dalej, i tak dalej. Wszystko osobno. Ale naprawdę bardzo się starałam tam dobrze uczyć, nawet nie chwaląc się na tyle, że trafiłam 2 razy do gazety, bo na koniec każdego semestru były opisywani najlepsi uczniowie w szkole, w gazecie naszej lokalnej, i po 2 semestrach obu dostałam się do tej gazety jako taki właśnie honorary mention, czyli powiedzmy byli wszyscy uczniowie i wśród nich też ja jako najlepszy uczeń w tej szkole. Dobra, dalej lecimy. Już wspominałam, jak dostać się na wymianę, bo tutaj też mam zapisane. Jeszcze raz. Szukacie sobie biura podróży w Polsce, które oferuje wymianę do Stanów Zjednoczonych we współpracy z jakąś organizacją. No i reszta to już jest kwestia albo papierologii, albo to jest kwestia pieniężna. To nie są tanie sprawy, tak jak mówiłam. Wymiana do USA kosztuje od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy. Nawet jeżeli, tak jak ja, płacicie 15 tysięcy złotych za samą wymianę, to musicie liczyć, że jeszcze są koszty dolotów, wycieczek, kieszonkowe, które chyba najwięcej tam na miejscu będzie Was wynosiło i tak dalej. Więc nie są to tanie rzeczy, ale są też organizacje, które oferują takie wymiany za darmo dla dobrych uczniów. Jeżeli chodzi właśnie o tą papierologię, to takie dwie rzeczy, które musicie przygotować przed wymianą do Stanów Zjednoczonych, to jest cała taka książeczka, w której opisujecie siebie, i tą książeczkę dostają różne rodziny, które są zainteresowani wzięciem kogoś na wymianę. I właśnie taką książeczkę tam jest opisane, wszystkie Wasze zainteresowanie, Wasze zdjęcie, Wasza religia musi być tam wpisana. Na przykład to było bardzo ważne dla mojej host rodziny, bo chcieli kogoś, kto był wiary chrześcijańskiej. Różne tam rzeczy i właśnie z takiego katalogu dzieci, które chcą dostać się na wymianę, rodziny potem wybierają, kogo do siebie wezmą. I druga sprawa, to musicie zdać test językowy. Ja właśnie taki test językowy również zdawałam, który Was też na różnych płaszczyznach poziomuje, czy mówicie bardzo dobrze po angielsku, czy mówicie średnio, czy mówicie na poziomie podstawowym. Wydaje mi się, że to też jest ważna informacja dla rodzin, czy będą w stanie się z Wami skomunikować. Ja właśnie ten test napisałam na najwyższą ocenę, jaką tam się dało, więc byłam skwalifikowana jako osoba właśnie na zaawansowanym poziomie języka angielskiego. I tutaj też chciałam nawiązać do tego, że pojawiło się kilka komentarzy, ale chciałam też się do nich odnieść, że po moim filmie o wymianie żal niektórym było tych staruszków, których odrzuciłam jako pierwszych. Więc chciałam się tutaj trochę wytłumaczyć. Po pierwsze, rodzina wysyła zapytania o kilku studentów, więc jeżeli ja ich odrzuciłam, to nie oznacza, że nikt do nich nie pojechał. A po drugie, no moi kochani, jeżeli moi rodzice wydali wszystkie swoje oszczędności na to, żebym ja tam pojechała, nauczyła się języka, liznęła trochę kultury, to chyba mam prawo wybierać, do kogo ja chcę się dostać. No nie jest tak, że ktoś mi robi łaskę, za to zapłaciłam kupę pieniędzy, więc chciałam też mieć pewność, że będę w 100% miała najlepsze przeżycie, jakie się tylko da. No. Moja rodzina zapewniła mi wszystko, wyjazdy na kempingi do innych stanów, każde święto przeżywaliśmy, oni się cieszyli naprawdę, pokazując mi właśnie, bo widziałam pytanie o święto dziękczynienia. To tak, oczywiście każde święto dziękczynienia, czy to Halloween, czy to jest święta Bożego Narodzenia, przepraszam. Oni mi pokazywali wszystkie takie klasyczne filmy. Boże, nie widziałaś starego Grincha, musimy obejrzeć starego Grincha, musimy obejrzeć to, tamto. Braliśmy właśnie kakło, wsiadaliśmy w ich minivana i jeździliśmy po całym osiedlu, oglądając, jak to ma przystrojone w światełka dom i tak dalej. Więc oni zapewnili mi najlepsze doświadczenie, jakie tylko się dało, i nie żałuję, że ich wybrałam. I też właśnie nie żałuję, że nie wybrałam poprzedniej rodziny, więc tak chciałam do tego nawiązać. Mówię, wszystkie... A jakim akcentem mówiłaś? Amerykańskim czy brytyjskim? Amerykańskim mówiłam. Zawsze się uczyłam z amerykańskim akcentem, chociaż tak jak wspominałam, nie mam żadnego akcentu, mam polski akcent. Wiem, że wiele z osób może gdyby usłyszało, jak mówię po angielsku, to by stwierdziło, ty byłaś na wymianie, dziecko, ty się uczyłaś angielskiego w Stanach Zjednoczonych, ale nie zależy mi tak na tym, żeby mówić ze wspaniałym akcentem, jak na tym, żeby mówić dobrze gramatycznie,
A to dzięki wymianie do tego stopnia mi się udało uzyskać, że po powrocie do Polski przez 3 lata byłam korepetytorką z języka angielskiego w Polsce. I potem przychodziły do mnie młodsze osoby, które na przykład w Warszawie prowadziłam takie korepetycje dla osób, które chciały się dostać do liceum międzynarodowego, gdzie wszystkie lekcje były w języku angielskim. I udało mi się te osoby przygotować na tyle, że zdały test językowy i dostały się do tych liceum, więc mogę powiedzieć śmiało, że wydaje mi się, że uzyskałam płynność językową i gramatyczną w tym języku. Okej. Czy Twój poziom języka angielskiego jest obecnie taki sam jak po powrocie? Czy umiejętności języka z czasem zanikają? Akcent zdecydowanie zanika. Z językiem angielskim mam wciąż kontakt. Właśnie, bo mam też dużo znajomych, którzy są z innych krajów niż Polska, więc z nimi oczywiście rozmawiam po angielsku. Zanika jednak akcent. Wydaje mi się, że po powrocie ze Stanów Zjednoczonych mówiłam bardziej z akcentem amerykańskim. Do tego stopnia, że pamiętam, że kiedyś kilka osób zaczepiło mnie w klubie, gdzie byłam ze znajomymi i jak zaczęłam do nich mówić po angielsku, to oni się pytali, skąd jestem, że w ogóle ze Stanów Zjednoczonych, my też i tak dalej, więc jeżeli oni tak stwierdzili, to oznacza, że chyba wtedy mówiłam z dobrym akcentem. Teraz w ogóle wiecie, I am Claudia, I am very nice and I like you because you are on my stream. Nie, aż takiego akcentu nie mam, ale zanikło mi na pewno to, co amerykańskie. Dobra, moi drodzy. Jeszcze raz tak głośno będziesz przełykała kakao, to nie wytrzymam. Przykro mi, my na tym kanale święcimy kakao. Kakao to jest święty napój bogów i niestety nie zrezygnuję z przełykania jego, więc przepraszam. Dobra. Czy wolałabym mieszkać u staruszków, ale na przykład w Kalifornii, czy tak jak mieszkałaś w stanie, którego nie wybrałaś? Zdecydowanie tak jak mieszkałam. To było tak wspaniałe doświadczenie, ja się tam czułam częścią rodziny. Ja miałam siostrę w moim wieku, która mnie poznała ze wszystkimi znajomymi. Imprezowałyśmy razem. To było doświadczenie takie, że słuchajcie, o dziwo, właśnie będąc na jednej z wycieczek, byłam z osobą, bo to w ogóle, dobra, to jest dłuższa historia, przygotujcie się. Zacznie taka długa, ale muszę o niej opowiedzieć. Ja podczas, i słuchajcie, mam przygotowany pokaz slajdów, tak się przygotowałam. Ja podczas bycia tam, pojechałam na jedną wycieczkę organizowaną przez organizację, to była wycieczka do Kalifornii. O, pokazuję teraz, to ja na Venice Beach, a to ja z Michaelem Jacksonem, to znaczy jego gwiazdą. W każdym razie byłam właśnie na wymianie do Kalifornii i jeżeli chodzi o, Boże, wymianę, nie mogę myśleć dzisiaj, byłam na wycieczce do Kalifornii i na tej wycieczce spotkałam dziewczynę, która, uwaga, mieszkała w Kalifornii, była na wymianie w Kalifornii. Była dosłownie 20 minut od Los Angeles mieszkała i nigdy nie była w Los Angeles, nigdy nie była w San Francisco. Jej rodzina generalnie w ogóle nie interesowała się tym, żeby jej cokolwiek pokazać. Jak z nią rozmawiałam, to była trochę załamana, bo stwierdziła, że jej host rodziców nic nie interesowało. Interesowało ich tylko to, żeby ona wróciła ze szkoły i żeby nic jej się nie stało. Ale poza tym to jakoś za bardzo jej z tą kulturą nie pokazywali jej tej kultury. Więc pod tym względem akurat moja rodzina była super. Dobrze. Słuchajcie, przechodzę do... Czy miałam sny po angielsku? Tak. W pewnym momencie śniłam zdecydowanie po angielsku. I teraz tak, kolejna sprawa, czytam tutaj, czy imprezy wyglądają chociaż trochę tak jak na filmach. Będę o tym mówić, na pewno. I teraz tak, mogłaś chodzić do kościoła katolickiego czy protestanckiego? Co prawda moja rodzina mi zaproponowała, czy chcę pójść do kościoła katolickiego i zobaczyć, jak wygląda msza w języku angielskim, ale nigdy jakoś do tego nie doszło. Oni byli protestantami i co niedzielę chodziliśmy na ich mszę. Opowiedz o pierwszych dniach na wymianie, też o tym będzie, moi drodzy. W jakim mieście mieszkałaś i chodziłaś do szkoły? Moje miasto to było Grangeville, Idaho, stan Idaho. Dobrze. Czy podałabyś jakieś przykłady relacji międzyludzkich, które różnią się od tych w Polsce? Tak, będzie na pewno, jak za chwilę powiem o przyjaźniach. Dobra, to wiecie co? Czy myślałam po polsku, czy po angielsku? Myślałam po angielsku, po pół roku. Czy ponosiłaś jakieś koszty utrzymania tam? Kupowałaś jedzenie, środki czystości, ale nie, że batonika w automacie? Nie, wszystko zapewnia Wam rodzina.
ma za zadanie zapewnić Wam jedzenie, ma za zadanie zapewnić Wam lokum i tak dalej, i tak dalej. Ja nie płaciłam za takie rzeczy. Jedyne, za co płaciłam, to były moje dodatkowe koszty, jak na przykład chciałam sobie pójść do kina, to miałam swoje kieszonkowe, jak chciałam sobie coś kupić, coś do ubrania i tak dalej, takie rzeczy. Ale rzeczy związane z domem absolutnie nie. Dobra. Przepraszam, zaczytuję się. Czy da się zmienić host rodzinę? Da się zmienić host rodzinę w trakcie, bodajże raz. Macie taką możliwość, a wiem to dlatego, że ja naprawdę, moi drodzy, miałam ogromne szczęście, że trafiłam na moją host rodzinę i też przygotowałam ich zdjęcie, chociaż zasłoniłam ich twarze. Pewnie by się zgodzili, żebym ich pokazała, ale nie miałam teraz czasu się o to zapytać, a teraz jest taka w sumie średnia godzina, ale to była moja rodzina amerykańska, mama, tata i siostra. I jeżeli chodzi o host rodzinę, to ja wiem, że da się zmienić host rodzinę, dlatego że miałam dwie osoby z mojego liceum, które też pojechały w tym samym roku na taką samą wymianę jak ja. I jedna osoba wróciła wcześniej ze względu na to, że nie mogła dogadać się ze swoją rodziną, a druga osoba zmieniała rodzinę w trakcie i tak wróciła do Polski. Też pojawiło się jedno pytanie w komentarzach, że ktoś sobie nie wyobrażał, jak to w ogóle może być, że ja chciałam zrezygnować w trakcie i wrócić do Polski po pół roku i tak jak mówiłam, że było mi tam bardzo ciężko. Słuchajcie, dopóki czegoś takiego nie przeżyjecie, to myślę, że ciężko będzie to zrozumieć. Tęsknota za rodziną, za kulturą, za przyjaciółmi jest tak wielka, że w pewnym momencie zaczyna Was może nie denerwować, ale ta tęsknota się zwiększa z każdą najmniejszą rzeczą. Nawet sytuacja, w której, nie wiem, coś Wam nie smakuje, potrafi doprowadzić Was do płaczu, bo sobie myślicie, o, to nie jest jak gotowanie mojej mamy, mama tęskni za rodziną, od razu ryk. Na przykład na święto dziękczynienia wcale nie było mi tak miło, moja rodzina oczywiście próbowała mnie pocieszać, jak tylko się dało, ale bardzo to przeżywałam, bo jak zobaczyłam, że cała ich rodzina się zjechała, wszyscy świętowali, to automatycznie myślałam o tym, że nie spędzę w tym roku świąt ze swoją rodziną i płacz, i tęsknota, i tak dalej, i tak dalej. W momencie, w którym macie jakikolwiek konflikt ze swoimi host rodzicami, bo jeżeli mieszkacie z jakąś rodziną przez rok, to zawsze konflikty się pojawią, mniejsze lub większe, to od razu też macie takie nastoletnie myślenie, nie jesteś moją matką, chcę wracać do Polski, ona mi nie będzie czegoś zakazywać i tak dalej, więc no niestety to jest bardzo, bardzo trudne. Czy zwracają pieniądze, jeśli wcześniej się wraca? Nie zwracają pieniędzy, jeżeli wcześniej się wraca, więc no to jest właśnie ten minus. Dlatego też tym bardziej, a propos tych staruszków, wolałam sobie zapewnić, być bardziej pewna tego, że pojadę do rodziny, która będzie mi bardziej odpowiadać i nie zakończę wymiany wcześniej. Czy osoby z Ameryki pytały się Ciebie, jak coś jest po polsku? Tak, oczywiście, wielokrotnie. Nauczyłam ich różnych słów, między innymi tego na K również. Wiecie, miałam 17 lat. Dobra, co Ci się najmniej podobało? Na pewno jeszcze o tym będzie. Czy moda w USA różniła się dużo od tych w Polsce? Boże, tak! 100% różniła się na maksa. Ja tam w ogóle czułam się jak kosmitka. Przede wszystkim dlatego, że w ogóle co ciekawe, bo widzę ciągle moich znajomych z liceum na Facebooku, ta moda się od tamtego czasu nie zmieniła. Oni ubierają się tak samo, jak ubierali się 8 lat temu. Generalnie moda była albo mega kowbojska, że faceci chodzili w kapeluszach kowbojskich, jeansowych koszulach, wiecie, kowbojki i tak dalej, albo naprzeciwko, że po prostu zwykłe jeansy z szerokimi nogawkami i t-shirt, albo koszula w kratę. Natomiast dziewczyny miały taki dziwny styl boho, że chodziły w dzwonach jeansowych, jak jeszcze te dzwony nie były modne, no bo teraz są modne, nawet ja mam teraz dzwony jeansowe, ale wtedy nie były, i nosiły do tego na przykład jakiś tank top i na to taki z frędzlami kamizelkę i na przykład kapelusze i tak dalej, więc było, na pewno różniło się od tego, co w Polsce. Słuchajcie, przechodzę do kolejnego tematu, bo bardzo dużo się pojawia pytań, na które właśnie chcę odpowiedzieć. Więc teraz temat, który znowu często się pojawiał nawet tutaj, o odżywianiu w Stanach Zjednoczonych. Ile dokładnie przytyłam, będąc tam? Bo obiecałam, że o tym powiem i jakoś mi to umknęło. Nie przytyłam w Stanach dużo, gdyż przytyłam 4 kg. 4 kg to nie jest 10, to nie jest 20, to nie jest jakoś niesamowicie. Natomiast to, co zauważyłam w swoim ciele różnicy, to moje ciało całe było napompowane. Dosłownie czułam się jak taki ludzik Michelin, który po prostu, wiecie, chodzi tak o, mimo tego, że no, jeszcze byłam uznawana za szczupłą, to po prostu byłam taka nabita. Przepraszam za taką dosłowną deskrypcję tego, ale dziewczyny, to jest takie uczucie jak przed okresem.
że po prostu zatrzymuje Wam się woda w organizmie i czujecie się napęczniałe. Więc to jest to. Ale mówię, nie przytyłam aż tak dużo, o ile moje ciało się zmieniło. No i znowu, o odżywianiu w Stanach. To teraz Wam właśnie opowiem więcej o tym jedzeniu. Bo pisaliście, że to jest rzecz, przez którą nie moglibyście tam żyć. I słuchajcie, no z jedzeniem było, bywało różnie. Generalnie tam, tak jak wspominałam, ludzie jedzą po to, żeby w ogóle się najeść i żeby przeżyć. Więc to wygląda w ten sposób, że tak jak Wam opowiadałam o Sloppy Joe, czyli bułce od hamburgera, gdzie było nawalone mięsa mielonego w sosie pomidorowym, to też było dużo takich rzeczy, że właśnie moja host rodzina na przykład robiła mięso, które smażyła na patelni, dodawała do tego te ziemniaki w proszku zalewane wrzątkiem, dodawała do tego groszek zielony wysypany z puszki na talerz. I to był obiad. A potem jeżeli jakieś to mięso i groszek zostawało z poprzedniego dnia, to się brało chicken noodle soup, czyli taki bulion warzywny, ale już gotowy, nie że kostka w puszkach. Wylewało się do gara, dodawało się to mięcho, te wszystkie właśnie kukurydze i groszki z poprzedniego dnia i macie zupę. No i gotowe. Też raz w tygodniu odżywialiśmy się w restauracjach i też mieliśmy jeden dzień w tygodniu, kiedy odżywialiśmy się w fast foodach. I my mieliśmy tylko w naszym mieście dwa fast foody. Był to Subway i był to Taco John's, tak to się chyba nazywało. W każdym razie przy naszej stacji benzynowej, też jedynej w mieście, był taki mini fast food z tacosami i tam jedliśmy, więc no nie było to najbardziej wartościowe jedzenie. Jeżeli chodzi o to znowu pytanie, czy gotowałam im tam na miejscu polskie jedzenie, starałam się. Nie robiłam tego za często. To nie jest tak jak tutaj ludzie się mnie pytali, czy ja się w jakikolwiek sposób buntowałam. Mówiłam, ja tego nie zjem, albo ja będę teraz gotować sobie inaczej. Nie. Szczerze mówiąc, miałam 17 lat i jeżeli mogłam dopchać się po obiedzie chipsami, to to robiłam, bo kocham chiperki. Więc ja się nie buntowałam absolutnie. Natomiast jeżeli właśnie próbowałam gotować, no to bardzo im smakowało polskie jedzenie. Między innymi mieliśmy taki jeden cały dzień, że zaprosiłam wszystkich moich znajomych z liceum i wszyscy razem lepiliśmy pierogi. I zrobiliśmy tych pierogów ruskich tyle, że myślę, że jeszcze im sporo zostało po moim przyjeździe z powrotem do Polski. O, lunche w szkole jeszcze chciałam właśnie opowiadać. Jeżeli chodzi o lunche w szkole, to one też nie były super najzdrowsze. Były, wiecie, takie rzeczy typu właśnie tacosy, pizza była tam gotowa na Was, czekały na Was hamburgery, takie rzeczy, frytki, brownie, ciastka czekoladowe i tym się ludzie tam zapychali. Natomiast to, co było dla mnie szokiem i z czego ja korzystałam, też nie to, żebym rezygnowała z pizzki, ale oprócz pizzki, to wiecie, na przykład kawałek pizzy kosztował 2,5 dolara, jakiś hamburger kosztował 5 dolców. To nie jest jakby super dużo, ale słuchajcie, w tym samym czasie obok stanowiska w kafeterii był barek sałatkowy, w którym było mnóstwo warzyw po prostu pokrojonych. Była sałata, pomidorek, ogórek, kapary, jakieś takie różne rzeczy i 3 sosy. I barek sałatkowy był za 1 dolara. Wtedy to było 3,50. 1 dolara i mogliście sobie nakładać tych warzyw ile chcecie. I wyobraźcie sobie, że nikt z tego nie korzystał. Prawie nikt u nas w szkole nie korzystał z barku sałatkowego, więc ja się tak dziwiłam. Mówię, kurde, przecież możecie się tutaj za dolara nażerć więcej niż jak zapłacicie za pizzę. Więc ja z tego barku zdecydowanie korzystałam, aczkolwiek przyznam Wam, że warzywa w Stanach Zjednoczonych smakują jak plastik. Nie wiem, jak oni to robią, ale pomidor nie smakuje w ogóle jak ten polski. Ogórek szklarniowy też w ogóle nie smakuje. Sałata smakuje, kurde, jak wióry, jakbyście jedli wosk. Nie wiem, jak oni to robią, ale to nie smakuje tak dobrze. Dobra, patrzę, bo skończyłam o jedzeniu, co tam jeszcze piszecie. Czy masz zamiar jeszcze kiedyś odwiedzić swoją host rodzinę? Tak jest. Planowałam i wciąż planuję odwiedzić w sierpniu tego roku, ale zobaczymy, co się stanie z tą rzeczą, którą wiecie, że jest obecnie, ale nie wspominamy o niej, bo mi zdemonetyzują film i zablokują mi stream, ale wiecie, o co chodzi. Więc jeżeli wszystko się unormuje, to mam w planach tam pojechać, ale uwaga, nic nie mówię moim host rodzicom, tylko moja host siostra wie, bo ktoś mnie musi odebrać z lotniska i Mateusza, więc właśnie mam w planach pojechać i zrobić im taką niespodziankę, że z tym kluczem, który mi dorobili do domu, po prostu wejdę i powiem, wiecie, mom, dad, I'm home! I jestem bardzo ciekawa ich reakcji. Jestem pewna, że mój host tata będzie płakał. Znowu pokażę swoją rodzinkę. Słuchajcie, to jest chłop, który ma 2 metry. 2 metry. Potężny facet, który płakał jak dziecko, jak mnie odwozili na lotnisko. I jestem pewna, że jeżeli pojawię się w ich domu, to na pewno też będą płakać.
Czy było dużo osób na wymianie z Ameryki Południowej? Tak, bardzo dużo. Czy miałam jakieś obowiązki domowe? Tak jest, musiałam też partycypować w tym i raz w tygodniu razem z moją siostrą miałyśmy podział obowiązków i musiałyśmy wysprzątać całą chatę. Tak, będzie zapis live'a. Czy za streamy dostajesz hajs? Nie, nie dostaję, chyba że z reklam, ale to są grosze, moi drodzy. Dobrze. Czy płaciłam za internet? Nie, nie płaciłam tam za internet, mieliśmy go po prostu w domu. Jak mówiłaś do host rodziców? Tak jak już... w sumie nie wspominałam chyba tego, bo to też jest ciekawa historia. To może ja teraz przejdę do opowieści na temat mojej rodziny. Jesteście za? Jesteście za, że teraz opowiem o moich host rodzicach, bo też się pytaliście o nich i o więcej słodkich historii oprócz tej z kluczem. No więc, moi drodzy. Jeżeli chodzi o moją host rodzinę, to na miejscu moje pierwsze dni właśnie, to też jest nawiązanie do tych pierwszych dni, jak przyjechałam, było mi trudno jakoś z nimi ustalić sposób zwracania się, bo w Stanach Zjednoczonych wiecie, że jest kultura, gdzie wszyscy mówią do siebie na ty. Jak przychodzisz do domu swojej przyjaciółki, swojego przyjaciela, to mówisz do jej albo jego mamy po imieniu. Dla mnie to było nie do pomyślenia. Wiecie, u nas w Polsce do starszych osób mówi się pan, pani, i dla mnie mówienie do nich po imieniu byłoby takim okazaniem, że nie mam do nich szacunku. Tak samo też czułam się, że jakbym mówiła do nich po imieniu, to trochę bym się dystansowała od nich i pokazywała, że są dla mnie obcymi ludźmi, a nie są moją rodziną, którą, no, jeżeli mieszkacie z kimś rok, to w końcu się staną. Więc wyobraźcie sobie, że ja od pierwszego dnia, jak tam się pojawiłam, to zaproponowałam im, że będę się do nich odzywała mamo i tato. I tak przez cały rok robiłam. To była po prostu moja mama i tata. Moi rodzice prawdziwi w Polsce nie mieli z tym problemu i dla mnie to było lepsze, bo wtedy nie musiałam do nich mówić po imieniu i ciągle odzywałam się z szacunkiem i też wydaje mi się po tym roku, że to naprawdę wpłynęło na nasze relacje ze sobą, bo oni do tej pory jak do mnie dzwonią, to mówią do mnie córko, daughter. Cały czas jestem dla nich córką, dla mojej siostry jestem siostrą, nie jestem Klaudią po prostu, jestem po prostu częścią rodziny. I właśnie jeżeli chodzi o mojej host rodzinie, że miałabym więcej poopowiadać, to byli to niesamowici ludzie, którzy właśnie bardzo chcieli mi pokazać tą amerykańską kulturę, więc znowu mam pokaz slajdów. Zabierali mnie na kempingi i to była taka ich ulubiona w sumie aktywność. I też jak widzicie, jeździli motorami, ja też razem z nimi tymi motorami po lesie jeździłam. I oni mi właśnie zapewniali takie prawdziwe amerykańskie doświadczenia. Wszystko, co było super amerykańskie, typu właśnie, nie wiem, jedzenie pianek z ogniska, takie sytuacje, kempingi właśnie, wyjazdy, święto dziękczynienia, to wszystko było dzięki nim i oni się starali mi pokazać Amerykę w 100%. I tak samo właśnie traktowali mnie jako członka rodziny, co było dla mnie niesamowite. Jeżeli myślicie, że sytuacja z kluczem była wzruszająca, to ja takich historii mam naprawdę dużo. Moi host rodzice byli niesamowici i kocham ich nad życie. Między innymi taka a propos wycieczek, bo ktoś się pytał, czy na wymianie odwiedzałam też inne stany. Tak jak wspominałam, byłam w Kalifornii na wycieczce, ale 13 godzin od mojej miejscowości w Idaho, godzin drogi jazdy samochodem, było Las Vegas. I moi host rodzice bardzo chcieli mi pokazać Las Vegas. Natomiast kiedy ja się zapytałam moich rodziców, czy dostanę kieszonkowe na wyjazd do Las Vegas, no to nie dziwota, moi rodzice mi powiedzieli, że bardzo by chcieli, ale niestety no nie mają. Ta wymiana już tyle pieniędzy jakby kosztowała ich, że nie mieli mi dać, żebym pojechała z moimi host rodzicami do Las Vegas. Więc moi host rodzice stwierdzili, że niemożliwe, ja muszę z nimi jechać do tego Vegas. Więc oni ze swoich oszczędności wzięli pieniądze na to, żeby postawić mi ten wyjazd. I wyobraźcie sobie, że nawet na jedną noc, co prawda, ale nawet właśnie wykupili pokój w hotelu Venetian, to jest obok tego Caesar's Palace, tego słynnego hotelu, który był w Las Vegas. To ten obok Venetian, też wspaniały, bardzo luksusowy hotel. Wynajęli apartament, żebyśmy poczuły się z moją siostrą jak w prawdziwym Las Vegas. I pojechaliśmy tam wszyscy razem i zabrali mnie na upiora w operze. W ogóle to było niesamowite przeżycie. Mam też tutaj taki mały pokaz. O, patrzcie, jaką mam piękną minę. Ona wyraża więcej niż 1000 słów. Oczywiście tutaj udawałam, że gram, bo no nie mogłam grać. W Stanach można grać od 21 roku życia bodajże. A nawet jeżeli od 18, to wtedy nie miałam 18, więc tylko udawałam. Ale oni naprawdę potrafili odjąć sobie od ust, żebym ja miała fajne przeżycia.
więc za to kocham ich bardzo, bardzo mocno. Słuchajcie, nawet po przyjeździe do Polski miałam takie sytuacje, że jak skończył się rok w moim liceum, to oczywiście każdy dostaje yearbook, czyli tą taką książkę, gdzie są wszystkie wspomnienia, są takie zdjęcia, wiecie, pokazane, jak we wszystkich filmach, nie? Że podsumowanie roku szkolnego i każdy to dostaje. Ja tego nie dostałam, bo te yearbooki były rozdawane, jak ja już wróciłam do Polski. Co zrobiła moja host rodzina? Słuchajcie, kupiła mi taki yearbook, wysyłała mi do Polski, ale wcześniej moja host siostra chodziła po całym liceum i od wszystkich zbierała podpisy tam do środka. Jak ja to dostałam razem, co moja host rodzina robi do tej pory i raz na pół roku, raz na rok dostaje paczkę z moimi ulubionymi chipsami i ciastkami ze Stanów, których nie ma w Polsce. Jak ja to dostałam i przeczytałam, jak moi znajomi pisali, że za mną tęsknią, jak to szkoła nie jest już fajna, jak mnie tam nie ma. Słuchajcie, ryczałam jak bubr, 100%. Więc to było niesamowite. Co dalej? Bo tutaj sobie spisałam w ogóle, żeby nie zapomnieć. No właśnie, paczki. My do tej pory wysyłamy sobie paczki. Ja im wysyłam paczki z polskim jedzeniem, oni mi z amerykańskim. Wysyłamy między sobą listy, kartki na święta. Mimo, że minęło 8 lat, to my ciągle pozostajemy w kontakcie. I też a propos listów, słuchajcie, bo to jest dosyć ciekawe. Moja host mama wymieniała listy z moją mamą, prawdziwą. To dlatego, że moja mama czuła się zobowiązana i chciała pozostawać w kontakcie z moją host mamą, bo wiedziała, że ta kobieta będzie mnie wychowywała przez rok, że rok z życia jej córki będzie pod okiem innej kobiety i ona go nie zobaczy, więc chciała być w stałym kontakcie z moją host mamą i właśnie albo korzystała z usług tłumacza, a jak już było naprawdę z tym źle, to ja tłumaczyłam listy dla nich, ale w tych listach wymieniały informacje, moja host mama jej opisywała, co się u mnie dzieje, jak bardzo docenia to, że z nimi jestem, Boże, wzruszam się. Moja mama jej pisała na przykład, żeby się nie przejmowała tym, że nie wiem, coś mi się nie podoba, albo że mam jakiś bunt nastoletni. Pisała mi właśnie jak bardzo jej dziękuję za to, że wychowuje jej córkę i pisały ze sobą raz w miesiącu takie listy i powiem Wam, że wzruszam się na maksa, ale my naprawdę stworzyliśmy taką rodzinę, no. Ja mam dwie mamy i dwóch ojców, no. W sensie wiadomo, że moi prawdziwi rodzice są o wiele ważniejsi i zawsze będą moimi ukochanymi rodzicami, ale miło wiedzieć, że mam gdzieś w Stanach też drugą rodzinę, która też mnie kocha. Czy utrzymujesz kontakt ze znajomymi z high schoola? Tak. Oczywiście, że tak. To są moi przyjaciele na całe życie. Czy nauczyłaś ich polskich słów? Tak. Nauczyłam ich polskich słów. Właśnie moja host mama codziennie rano mnie powitała, mówiąc dzień dobry i mówiąc cześć. Udało mi się nauczyć ich cześć. I też, słuchajcie, były takie pytania o to, czy miałam jakiś odpowiednik swojego nazwiska w Stanach Zjednoczonych i można powiedzieć, że tak, bo ja mam na nazwisko Tyszkiewicz, jestem Klaudia Tyszkiewicz i jak sobie wyobrażacie, Tyszkiewicz to nie jest proste nazwisko do wymówienia dla Amerykanów, ale się starali i przez rok byłam Klaudia Tyskiewicz, więc Klaudia Tyskiewicz Was pozdrawia bardzo serdecznie, a w sumie Klaudii Tyskiewicz, bo tak jak wspominałam w poprzednim filmie na Q&A, moja ksywa Klaudi wzięła się stąd, że moi amerykańscy przyjaciele nie potrafili wypowiedzieć w polski sposób imienia Klaudia, tylko mówili, wiecie, tam Claudia. Więc ja, żeby im wytłumaczyć, jak się wypowiada moje imię, mówiłam, słuchajcie, to jest jak Klaudi i dodajesz A, Klaudi A. Ale oni stwierdzili, że to za dużo roboty, że po prostu będą mówić na mnie Klaudi i od teraz jestem Klaudia Klaudi, w sumie od tamtą. Czy chciałam studiować w Stanach? Tak, chciałam studiować w Stanach, ale kosztuje to takie pieniądze, że bym się nigdy nie wypłaciła. Jak byłaś w Ameryce, to tęskniłaś za klasą. Szczerze? Za swoją w Polsce? Lubię bardzo swoją klasę, ale to nie było jakoś tak, że o Jezus Maria, nie? To ja jeszcze do tego płacenia wrócę. To jedzenie w stołówce szkolnej było kupowane za kasę host rodziców czy z Twoich oszczędności wziętych z Polski? Nie, z moich oszczędności. Moja host rodzina zapewniała mi śniadanie przed szkołą, obiad po szkole i kolację. A jak ja byłam jeszcze głodnym po prostu potworem, który chciał wpieprzać ciastka, to już to musiałam sobie zapłacić sama. Dobra, czy miałaś jakąś spinę z rodziną? Daj przykłady. Kocham moją rodzinę host nad życie, ale mieliśmy o tyle spiny, że ich sposób wychowania mojej host siostry i mnie różnił się od tego, do czego ja byłam przyzwyczajona w Polsce. Moi rodzice zawsze darzyli mnie ogromnym zaufaniem. I ja na przykład, mimo tego, że byłam 17-latką czy 16-latką, to nie miałam czegoś takiego jak na przykład godzina, o której muszę wrócić do domu. Moi rodzice wychodzili z założenia, że ufają mi i wierzą, że ja mam na tyle
nie wiem, dobre myślenie o sobie i o jakichś tam granicach, których nie wolno przekraczać, że będę wiedziała, o której już jest za późno i jak się będę dobrze bawić, to wrócę o 20, a jak będę się, przepraszam, jak będę się dobrze bawić, wrócę o 23, jak będę się źle bawić, to wrócę wcześniej, tak? Natomiast moja host mama w Stanach Zjednoczonych miała bardzo surowe granice i bardzo surowe zasady, jeżeli chodzi o wszystko, co się działo w domu, więc właśnie raz w tygodniu bezwzględnie trzeba było sprzątać, była ustalona godzina, o której trzeba wrócić do domu i nie można się nawet o minutę spóźnić, bo była jazda. Na weekendy to było dłużej, w czasie roku szkolnego, w sensie w czasie tygodnia to były bodajże 20, w weekendy to była 22, różne takie zasady i mi było ciężko się do tego przyzwyczaić. Nie wiem, wydaje mi się, że ja to wtedy brałam, że ona mi nie ufa, że ona myśli, że ja coś będę chciała robić po kryjomu. A zasady, które były narzucone przez samą organizację podczas wymiany, nie były takie trudne do spełnienia, bo podczas wymiany nie możecie robić niczego, co zabrania amerykańskie prawo i nie możecie zajść w ciążę. Tadam! Dziękuję bardzo. Spełnione wszystkie warunki. Więc nie wiem, jakoś tak to źle odbierałam, więc często pojawiały się spiny właśnie z tego powodu, że jak moja hostmama mi czegoś zabraniała, ja nigdy nie byłam taka, że na przykład właśnie jej mówiłam, nie jesteś moją prawdziwą matką i trzaskałam drzwiami, tylko po prostu we mnie wewnątrz się buntowałam, że sobie myślałam, że jakim prawem, dlaczego muszę wrócić o 22, a wróciłam o 22.15 i jest nagle jakaś afera, nie? O co ta afera? O co chodzi? Przecież nic złego się nie stało. Takie rzeczy, nie? Czy chodziłaś ze swoją rodziną do sklepu? Jeżeli tak, to jak to wyglądało? No pewnie, że chodziłam. No szliśmy tak jak nasza Biedronka, nie? Dużo rzeczy na półce. Wrzucacie do koszyka i tak dalej. Czy twoja host rodzina miała jakieś zwierzęta? Tak jest, miała dwa psy. I ja z tymi psami sobie żyłam. A że kocham psy i ja w domu w Polsce też miałam dwa psy wtedy, to bardzo się cieszyłam, że jest to rodzina ze zwierzętami. Dobra. Czy często do Ciebie dzwonią? Nie tak często jak kiedyś. Teraz zazwyczaj się dzwaniamy przy okazji jakichś świąt, ale no to jest po prostu związane z tym, że na przykład moja host siostra w tej chwili jest już mamą, ma męża, ma swoje przedsiębiorstwo. Każdy, słuchajcie, ja mam pracę w Warszawie, to każdy żyje swoim życiem, więc czasami ciężko jest utrzymać ten kontakt. A co się by stało, jakbyś zaszła w ciążę? Wydaje mi się, żeby mnie wysłali do Polski z powrotem od razu. To jest zabawne, jakby nie bierzcie tego, że to było na poważnie, ale moi znajomi lubili mnie tak straszyć, że mówili, no uważaj, bo Cię deportujemy, nie? Więc właśnie za każde przewinienie mogli mnie deportować z powrotem do Polski. A jak ze szlabanami? Nie miałam żadnego szlabanu, jak byłam w Stanach, bo starałam się po prostu nie przekraczać tych granic, które ustalali mi rodzice. Czy host rodzina dostaje pieniądze za to, że Ciebie przyjmuje? Słuchajcie, to jest dosyć ciekawa sytuacja, bo ja myślałam, że jeżeli płacę taką solidną kasę za to, że tam jadę, to na pewno część trafia do nich. Okazuje się, że nie. Że oni jedyne co mają, to mają ulgi podatkowe ze strony państwa amerykańskiego, a w sumie swojego samorządu, na przykład za ulgę podatkową za dom. I na tym oszczędzają, ale nie dostają takich realnych pieniędzy, że proszę o to, kasa na wychowanie Klaudii, więc to było dla mnie bardzo dziwne, bo myślałam, że dostali. Czy miałam pokój razem z siostrą? Nie, miałam swój osobny pokój, dlatego że... Czy nauczyłaś ich jakichś polskich słów? Tak, już o tym wspominałam, że nauczyłam ich na przykład jak się witać po polsku. I też to, co zabawne, zawsze jak rozmawiałam, bo rozmawiałam z moją mamą codziennie przed szkołą, po to, żeby nie zapomnieć polskiego, to jest duże słowo, byłam tam rok, jak mogłam zapomnieć ojczystego języka, ale trochę, żeby się czuć, wiecie, bliżej domu, więc codziennie rozmawiałam z moją mamą i właśnie wtedy zawsze moja host mama zaglądała do środka i mówiła tak dla nich brzmiał polski. Już nie pamiętam, co wcześniej mówiłam. Za dużo, słuchajcie, tutaj się rozwojenie jaźni, nie wiem, o czym mówić. Dobra. Czy te rodziny są w jakiś sposób sprawdzane? Tego dokładnie nie wiem, ale myślę, że na pewno. Że nie można sobie trafić tak do kogokolwiek. Słuchajcie, jest dużo pytań, czy powtarzałam rok po powrocie. Ja o tym mówiłam na samym początku, nie. Od razu po powrocie byłam w drugiej klasie liceum tam, od razu przeszłam do trzeciej klasy liceum, zdałam maturę, jestem po studiach i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, przechodzę do kolejnego tematu i pozdrawiam te 2800 osób, które się zebrało. Mózg, słuchajcie, nie chcę przeklinać, ale wiecie jaki, taki. Że tutaj jest Wasz aż tyle. Dobra, przechodzimy dalej.
Więcej chcecie o poziomie edukacji, z komentarzy wywnioskowałam, o w ogóle właśnie szkole w USA. Tak jak wspomniałam na początku tego livestreama, szkoła w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o poziom nauki, nie jest tak zacofana, jak się wszystkim wydaje. Nie uczymy się tam dodawać. Po powrocie do Polski nie miałam większych problemów na przykład z matematyką albo ze zdaniem zadań na maturze, bo ja tam brałam rozszerzoną algebrę i w ogóle dawałam radę. Słuchajcie, były też takie przedmioty jak na przykład fizyka stosowana, którą miałam w Stanach Zjednoczonych, które słuchajcie, zdałam na truje, bo nie dawałam sobie z tym rady, bo oni tam uczą na przykład ludzi praktycznej wiedzy, jak na przykład fizykę zastosować, jeżeli chodzi o... Miałam takie zadanie, wymyśl eksperyment, który udowodni, że to, to, to. I ja na przykład siedziałam i mnie w Polsce nikt nie nauczył myślenia w ten sposób, tylko słuchajcie, no takie prawa Newtona, dziękuję bardzo, no. I nikt mnie nie uczył, jak ja mam wymyśleć eksperyment, żeby to udowodnić. Więc miałam z tym duży problem. A oni, słuchajcie, mieli takie pomysły, że nie dziwota, że tam tworzy się tyle innowacji. Bo uczy ich się tam kreatywnego myślenia. Więc poziom edukacji w Stanach Zjednoczonych wcale nie jest tak niski. To myślę, co wynika takie stereotypy, że oni mają taki niski poziom edukacji. Wydaje mi się, że to jest dlatego, że oni bardzo dużo przedmiotów mają dostosowanych pod siebie. Znaczy, nie mają historii świata, mają historię Stanów Zjednoczonych, gdzie przejawia się historia świata, no bo wiadomo, że jeżeli jest druga wojna światowa, no to muszą powiedzieć, co się działo w innych krajach, ale przez pryzmat Stanów Zjednoczonych. Jeżeli mają angielski, no to uczą się tylko amerykańskiej literatury, tak? Wiadomo, że pewnie Szekspira mieli gdzieś tam w gimnazjum, ale w liceum tylko amerykańska literatura i tak dalej, i tak dalej. Geografii w ogóle nie ma. Jeżeli jest geografia, to jest geografia Stanów Zjednoczonych. Więc dlatego są te stereotypy, bo jeżeli ich się zapytacie o coś europejskiego, no to oni, fajnie, a gdzie leży Polska, nie? Gdzie dokładnie leży Polska? I oczywiście są takie mózgi, które będą wiedziały lepiej, będą znały lepiej mapę Europy niż my. Ale jest też bardzo dużo osób, które nie ma o tym pojęcia, więc stąd się biorą te stereotypy. Jeżeli chodzi właśnie o takie rzeczy typu egzaminy i tak dalej, to egzaminy też były na bardzo dużym poziomie. To, co było zawsze dla mnie przerażające, to te finale przypominały takie sesje w Polsce, czyli mieliście egzaminy z wiedzy z całego roku, z całego semestru i przygotowanie się do tego było straszne, bo nigdy nie wiedziałeś, o co Ciebie zapyta na teście nauczyciel. Jeżeli chodzi o nauczycieli, bo ktoś tutaj się zapytał też, jakie miałam stosunki z nauczycielami, to bardzo się z nauczycielami lubiliśmy, a to dlatego, że tak jak mówiłam w moim pierwszym filmie o wymianie do USA, ja zawsze okazywałam im bardzo dużo szacunku, przez to mnie lubili. I teraz słuchajcie, najlepsza anegdota na świecie. Mój nauczyciel z historii Stanów Zjednoczonych miał mamę Polkę. Był w połowie Polakiem. I słuchajcie, jego mama miała polskie korzenie i podobno urodziła się w Polsce, ale przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych i mówiła wcale, mogę powiedzieć wcale po polsku. Ona mówiła kilka słów dosłownie, bo on prosił mnie na jej urodziny, na lekcji, żebym ja zaśpiewała jej 100 lat po polsku przez telefon, co uczyniłam. I ona próbowała się ze mną porozumieć, ale nie dało rady. Nie wiem, chyba zapomniała, po prostu nie miała kontaktu z językiem i zapomniała polskiego. Więc on jakby się szczycił tym, że o je, super, jesteś Polką, ja też jestem w połowie Polakiem. I mieliśmy taki układ, bo on powiedział tak, słuchaj Klaudia, ja znam tylko jedno słowo po polsku i ja je Ci powiem, ale nie możesz nikomu powiedzieć, co ono oznacza. Niech to będzie nasza słodka tajemnica, jeżeli komuś powiesz, to ja się dowiem. Ja mam oczy i uszy w tej szkole, ja się dowiem. Chcesz dowiedzieć się, jakie słowo znam jedyne po polsku? Ja mówię, no oczywiście, że chcę, proszę mi powiedzieć. I on wtedy do mnie... Dupa. Czajcie? Więc tak, więc to była zawsze nasza szłodka tajemnica i moi znajomi cały czas do mnie chodzili i Klaudia, Klaudia, co to znaczy ta dupa? Co to znaczy ta dupa? Co to jest dupa? Ja zawsze, sorry, nie mogę Wam powiedzieć, przepraszam. Więc taka właśnie moja anegdota. Co tutaj sobie, aha, tak. To, co mi się też podobało w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o poziom nauki, to tak jak też Wam wspominałam, tam jest bardzo dużo takich zajęć praktycznych. Właśnie na zajęciach z historii mieliśmy bardzo często odgrywać scenki. Opowiadałam Wam o tym, jak udawaliśmy hipisów protestujących przeciwko wojnie w Wietnamie przed szkołą. Mieliśmy też takie zadanie na historii Stanów Zjednoczonych, że odgrywaliśmy taki bardzo słynny proces przeciwko włoskim komunistom w historii Stanów Zjednoczonych i każdy z nas miał rolę kogoś z tego prawdziwego procesu i trzeba było się przygotować. Nie mieliśmy napisanych żadnych kwestii, tylko mieliśmy jakby wyszukać w internecie wszystkie informacje na temat tej osoby i potem musieliśmy zeznawać jak w sądzie, tak jak
jakbyśmy byli tą osobą. To było coś niesamowitego. Mogliśmy też przygotować swoje własne fejkowe dowody w sprawie. Super. Tak samo na przykład ich Economics, to tak jak u nas podstawy przedsiębiorczości były wspaniałe, bo na przykład tam dowiedziałam się wszystkiego na temat brania kredytów w Stanach Zjednoczonych, co prawda, i konsekwencji kart kredytowych, czego nie uczą w Polsce. U nas w Polsce, wiecie, tam liczycie podstawę księgowości, co też jest przydatne, ale bardzo dużo się nauczyłam takich rzeczy biznesowych, które mi się przydają teraz w życiu, dzięki właśnie szkole w Stanach Zjednoczonych. Dobra. Gdybyś miała host brata i byłby Twoim chłopakiem, to podchodziłoby to już pod kazirodztwo. Nie mam pojęcia. Całe szczęście czegoś takiego nie było. Co z wizytami u lekarza? I czy na imprezach był alkohol? Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. To byłoby łamanie prawa, moi drodzy. Co? Alkohol? Natomiast jeżeli chodzi o to, co z wizytami u lekarza, każdy na wymianie miał ubezpieczenie zdrowotne, więc mogłam właśnie korzystać z tego, jeżeli potrzebowałam wizyty lekarza, to po prostu z ubezpieczenia mi to było zapewniane, ale w ubezpieczenie nie wliczał się dentysta. I to jest ciekawe, dlatego że ja miałam taką sytuację, że na całe szczęście pod koniec mojej wymiany bardzo rozbolał mnie ząb i poszłam do dentysty, okazało się, że muszę mieć leczenie kanałowe i wystawili mi rachunek, ile takie leczenie by kosztowało. I moi drodzy, to było ponad $1000, odpowiednik 4000 zł w Polsce. Czajcie? Jak moi rodzice to usłyszeli, to myśleli, że się w ogóle wrócą. Więc jak ja to też usłyszałam, mówię, nie no sorry, ale 4000 za zęba nie dam. Niech mi wypadnie, ja przeżyję ten ból. Więc na całe szczęście udało mi się przekonać dentystów, że zaleczą mi tego zęba nie kanałowo, tylko dadzą mi tam znieczulenie, które pozwoli mi wytrzymać z tym zębem do powrotu do Polski, bo mnie tam dzieliło może 3 tygodnie do powrotu do Polski. No i pierwsze co jak zrobiłam, jak przyleciałam, to od razu moja mama, dentysta, dziękuję bardzo, kanałowe, które w Polsce kosztowało, wiecie, jakieś grosze, a tam w ogóle nawet samo to znieczulenie kosztowało 800 zł, więc to był szok. Marnia. Mateusz dał mi miętę do środka i właśnie się zakrztusiłam. Czy miałaś lockdown w szkole? Nie, to nie były jeszcze te czasy, kiedy były takie, nie chcę powiedzieć popularne, ale no nie mieliśmy lockdownów. Dobra. Ej, właśnie Klaudia, a jak skończyłaś 18 w USA, rodzice pozwalali Ci korzystać z alkoholu albo papierosów? Po pierwsze, alkohol w Stanach Zjednoczonych jest od 21 roku życia, a po drugie, papierosy są od 18 roku życia, ale nie, absolutnie. Na swoją 18 za to dostałam kupon na loterię, co właśnie tam można kupić dopiero mając 18 lat. Dobra. Czy teraz jak piję wodę, to oznacza, że się stresujesz? Natalia, dobrze myślisz, tak jest. W którym roku byłaś na wymianie? 2011/2012 rok. Czy Twoi koledzy z rocznika jeździli już swoimi samochodami? Oczywiście, że tak. Moja siostra miała swój samochód i razem zawsze jeździłyśmy do szkoły. Każdy z moich znajomych miał swój samochód, swój pick-up. Mimo tego, że mieli po 16 lat. No tam generalnie wszyscy jeżdżą autami od 14 roku życia, jak mają pozwolenie rodziców. Więc pozdro. Dużo jest pytań, ile kosztowała wymiana, już mówiłam na samym początku. Wymiana do USA kosztuje od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Opowiedz najbardziej żenującą historię ze szkoły. Nie mam pojęcia, przepraszam. Jak sobie przypomnę, to na pewno opowiem. Czy pokażesz ówczesnego chłopaka? Nie, Joasiu, nie pokażę. Wiesz dlaczego? Dlatego, że nie wiem. Wydaje mi się, że gdyby on założył swój kanał na YouTubie i opowiadałby historię naszego związku, to raczej bym nie chciała, żeby pokazywał moich zdjęć. Dlatego ja też to szanuję i stwierdzam, że chyba nie ma potrzeby, żebyście wiedzieli, jak wygląda. To nie jest na tyle ważne, żebym jakby ryzykowała to, żeby on się na przykład z tym źle czuł. Ile trwały lekcje i przerwy, o której zaczynałaś? Boże, wiecie, że nie pamiętam? Pamiętam, że przerwy były jakieś super krótkie, może trwały 5 minut i była jedna długa na lunch, a reszta to była bodajże 5-minutowe, że tylko zdążyliśmy pójść do szafki, zabrać swoje książki i iść dalej. Lekcje chyba trwały godzinę, ale nie dam sobie ręki uciąć. Jak wygląda pierwsze spotkanie z rodziną goszczącą? Normalnie, odbierają Cię z lotniska i jesteś ich córką od tamtej chwili. Pamiętam, że pierwszy raz jak mnie odebrali, się poznaliśmy, to pierwsze co to zajechaliśmy do McDonalda w Stanach Zjednoczonych i byłam w jakimś absolutnym, totalnym szoku, bo McDonald's w Stanach Zjednoczonych wygląda jak taka speluna,
najgorszy bar, do którego chodzą bezdomni po prostu. A u nas w Polsce to ma wręcz status restauracji. To jak wygląda McDonald's w Stanach, a jak w Polsce, to są dwa różne światy. U nas to w ogóle mamy jakieś ekrany, LCD, jakieś Mac Cafe i tak dalej. Wszystko jest ładne, czyściutkie, a tam, o Jezu, masakra. Dobra. A miałaś nadal dobry kontakt z przyjaciółmi z Polski, czy się pogorszył? Właśnie to też jest jeden temat, który, wiecie co, ja sobie tutaj poodznaczam, na co ja już poopowiadałam. Dobra. Właśnie, przyjaciele z Polski w trakcie i po to również był jeden temat, który miałam poruszyć. No więc, jeżeli chodzi o ten temat, to na pewno straciłam bardzo dużo przyjaciół z Polski w trakcie mojej wymiany. Słuchajcie, to dlatego, że nie ze wszystkimi da się utrzymać kontakt. Wiecie, jak jest ciężko na pewno teraz. Jeżeli ktoś teraz pracuje albo ma jakieś zajęcia pozalekcyjne, to wiecie, że nie da się Wam utrzymać kontaktu ze wszystkimi. Dodajcie do tego jeszcze bardzo dużą różnicę czasu, bo to było 9 i 8 godzin, w zależności od tego, czy był czas letni, czy zimowy, między Polską a miejscem, gdzie mieszkałam. I dodajcie do tego to, że Wy jeszcze musicie utrzymywać kontakt z ludźmi na miejscu. Więc tak naprawdę jedyny kontakt, z ludźmi utrzymywałam, jak byłam w Stanach, to byli moi najlepsi przyjaciele, którzy w ogóle utrzymywali mnie przy życiu. Bo na przykład dzięki mojej przyjaciółce Kasi, takiej najlepszej, ja w ogóle byłam w stanie tam przeżyć, bo ona mnie rozumiała. Jak były jakieś właśnie tematy poważniejsze, właśnie jak musiałam się komuś zwierzyć, wypłakać. Tak jak wspominałam w pierwszym filmie, Amerykanie są przyjaciółmi, dopóki nie mówisz o poważnych sprawach. Jak powiesz im, wiesz co, nie mogę przeżyć tej różnicy kulturowej, ciężko mi jest się dogadać, bardzo tęsknię za rodzicami. Czasami popadam w takie stany depresyjne, myśląc o tym, że jeszcze przez kolejne pół roku nie zobaczę swojej rodziny. To oni powiedzą, oh, that sucks, man. I'm so sorry, that sucks, man. I koniec. Nikt nie przytulnie powie, tak, opowiedz mi o tym serio, a o co dokładnie chodzi, tak jak w Polsce. Więc dzięki temu, że miałam właśnie wsparcie mojej mamy i moich najbliższych przyjaciół, to im mogłam się wygadać. Z nimi mogłam nawiązać ten kontakt i jeszcze oni mnie rozumieli, bo byli Polakami, więc wiedzieli dokładnie, o czym mówię. Ale mówię, no wiele też było takich przyjaciół, z którymi, o, jak będę w Stanach, będziemy do siebie pisać, skajpować, a potem nic, rozumiecie? Bo i oni mieli czasu, i ja nie miałam czasu, i zgadanie się to w ogóle była jakaś masakra. Ale po powrocie za to, powiem Wam, miałam z powrotem ze wszystkimi kontakt. To, co było tam, się trochę przełożyło na to, co było w Polsce. Tak jak mówiłam, jak przyjechałam do Stanów, przez 3 miesiące byłam taką maskotką szkoły, bo byłam tą nową laską z Europy. Wszyscy się pytali, a jak jest w Polsce w ogóle? A co tam macie? Właśnie te głupie pytania typu, no, czy macie tam lodówki? A czy misie polarne chodzą na zewnątrz? A jak Ty wyglądasz? Tak dalej. A powiedz coś po polsku. Natomiast jak przyjechałam z powrotem do Polski, to wtedy wszyscy moi znajomi, o, powiedz jak było, tak, a było tak jak na filmach. A weź powiedz coś po angielsku, masz amerykański akcent. Więc to było trochę w drugą stronę. Więc odzyskałam na pewno kontakt ze wszystkimi przyjaciółmi, ale w trakcie nie zawsze on był. Tak jest, więc to jest ten temat. Myślę tak. Powiesz coś więcej o tym, co ludzie ze Stanów myślą o Polsce. Ciężko jest to powiedzieć. Mówiłaś o osobnym pokoju. A wiem dlaczego. Przepraszam, to dokończę tą myśl. Miałam osobny pokój dlatego, że moi host rodzice mieli dwie córki. Jedna była w moim wieku, a druga była dużo starsza, już miała swoją rodzinę i mieszkała w innym stanie. Więc ja dostałam pokój po niej. Dlatego miałam osobny pokój, a nie mieszkałam z moją host siostrą. W sumie bardzo dobrze, że miałam swój osobny pokój, bo myślę, że byśmy, mimo naszej miłości, byśmy się chyba rozszarpały, gdybyśmy musiały spędzać ze sobą 24 godziny na dobę. Tak. I wracając do tematu, o czym ja potem mówiłam? Boże, zabijcie mnie. Czytam dalej. Jak wyglądał Twój lot samolotem? To był mój pierwszy lot samolotem samą i myślałam, że sobie nie dam rady, a sobie dałam radę. Pierwszy lot samej samolotem i miałam 3 przesiadki. Najgorzej chyba było na lotnisku we Francji, bo na lotnisku Charlesa de Gaulle, mimo tego, że Francuzi mówią po angielsku, to nie chcą z Tobą się dogadać, więc myślałam, że tam nie zdążę na samolot, ale zdążyłam. Dobra. Jak z opłatami telefonicznymi, czy kupowałaś nową amerykańską kartę, z której dzwoniłaś? Tak jest, tak. Miałam swój numer amerykański tam na miejscu, żeby się ze wszystkimi dogadać. Czy warto pojechać na taką wymianę? Jak Twoim zdaniem musi być poziom języka, żeby porozumieć się w codziennych sprawach? I ile miałaś osób w swojej amerykańskiej szkole? Osób w mojej amerykańskiej szkole miałam może ze 300,
z 350 osób w szkole. A jeżeli chodzi o to, czy warto pojechać na taką wymianę, tak, o Jezu, absolutnie tak, w 100% warto. Trzeba mówić na takim poziomie języka, żeby się dogadać, nie musisz mówić perfekt, ale jeżeli musisz się na tyle porozumieć, żeby powiedzieć komuś, że jesteś głodna, że czegoś nie rozumiesz, że nie wiem, chcę się wykąpać, czy mogę teraz zająć łazienkę, więc w tym stylu. Mateusz jest w kuchni, tak. Mateusz! Podejdź do mnie. Chodź się pokaż. Pokaż, że jesteś prawdziwy. Pokaż, że nie kłamie, że mam chłopaka. Chodź pokaż twarzyczkę. No chodź pokaż twarzyczkę. A jak zjesz? Nie. Mateusz nie chce się pokazać, moi drodzy, więc musicie do niego chyba pisać na Instagramie bezpośrednio, żeby tu przyszedł. Nie przygotował się, nie pomalował się. Dobra. Jakich języków uczą w tej szkole? W mojej szkole uczyli francuskiego i hiszpańskiego, ale ja się na nie nie zapisywałam, bo nie czułam takiej potrzeby. Wolałam właśnie wziąć na przykład biologię czy chemię, żeby nie zdawać w Polsce. Dobra. Czytam dalej z tych rzeczy, które tutaj miałam. Aha, odnośnie szkoły pojawiło się pytanie, czy były przepustki na wychodzenie w szkole i jakie były zasady, które były w szkołach amerykańskich. Bo mówiłam, że ludzie lubili sobie nie szanować naszych nauczycieli i wychodzić sobie w trakcie lekcji i to była prawda. I rzeczywiście tak, tak jak w amerykańskich szkołach były przepustki, które musi ci podpisać nauczyciel, żebyś mógł wyjść z klasy. Ale tamte osoby, które wychodziły, to były osoby, które miały gdzieś, że trafią na, że muszą zostać w szkole po lekcjach za karę, za to, że wychodziły sobie w trakcie lekcji, więc tak to wyglądało. Jeżeli chodzi właśnie o zasady, które panowały w amerykańskich szkołach, które było mi ciężko się na nie przestawić, to na pewno był regulamin dotyczący ubioru. Bo u nas w Polsce, dajcie znać tutaj w komentarzach, czy w waszych szkołach też tak jest, ale w mojej szkole i we wszystkich szkołach, do których chodziłam na tamten czas, nie było regulaminu odnośnie ubrania. Oczywiście jak przesadziłeś w drugą stronę, jak przegiąłeś pałę, to oczywiście nauczyciele zwracali ci uwagę, że ej, sorry, ale jutro już tak nie przychodź. No i też raczej dziwnie się patrzyło w podstawówce na dziewczyny, które farbowały włosy na wakacje, ale to nie było coś takiego, że cię wyrzucą za to ze szkoły, nie? Natomiast tam w Stanach były bardzo, bardzo rygorystyczne zasady, co można było założyć, a co nie. Na przykład jedną z takich zasad było to, że wasze ramionczka, jak było lato, nie mogły być mniejsze niż szerokość 3 palców, czyli musiały być takie, mniejsze to w ogóle nara. Tak samo jeżeli chodzi o długość spódniczek, spodenek i tak dalej, to one musiały być, tak jak się kończy wasz ostatni palec tutaj, to taka musiała być długość waszych spódniczek albo spodenek. I to jest właśnie zasada, którą ja ciągle łamałam. Dlatego, że ja nie ubierałam się jakoś wyzywająco, ale ja bardzo lubię taki styl, że na przykład ubieram rajstopy i do tego krótką spódniczkę i na to na przykład sweterek. Ale dla nich z racji tego, co z tego, że mam rajstopy i sweter, który był za dupę, jakby moja spódniczka była za krótka niż te palce, to dziękuję bardzo, wysyłamy cię do domu na przebiórkę. Albo dostawaliśmy takie ogromne, obrzydliwe t-shirty, że ja już wolałam naprawdę pojechać do domu i się przebrać na przerwie lunchowej. No i to było ciężko mi się do tego przyzwyczaić. Moja host mama bardzo często wojowała ze szkołą, bo próbowała im właśnie przemówić do rozsądku, że sorry, ale dlaczego na przykład jakaś tam inna dziewczyna chodzi z takim dekoltem, ale właśnie no ma 3 palce na ramionczka, ale nic jej nie powiecie. Natomiast Klaudia jest zakryta od stóp do głów, ma rajstopy, ma długi sweter, a musi iść się przebierać. Tak samo na przykład... To, co było dla mnie dziwne, to ilość nieobecności, których możesz mieć w szkole. U mnie to było bodajże zabicie mnie albo 5, albo 7 dni w roku mogło mnie nie być. I to dotyczyło zarówno jakichś tam wycieczek, jak i tego, że byłam chora. Powyżej tego to musiało być takie naprawdę mocne uzasadnienie. Właśnie zwolnienie od lekarza to się wtedy w te 7 dni nie liczyło. Ale jeżeli na przykład sobie sama zostałam, bo jestem przeziębiona, no to wtedy nara, odejmuje ci się z dni. Więc u mnie na przykład było tak, że to nie było nagminne, nie to, że jakby opuszczałam szkołę i chodziłam ciągle na wagary w Polsce, ale nie wiem, czy też tak macie, że wasi rodzice czasami rozumieją to, że możecie mieć gorszy dzień. I tam kilka razy w roku ja przychodziłam do mamy i na przykład mówiłam jej, wiesz co, źle się dzisiaj czuję, jakoś tak mam zły humor, czy mogę cię nie iść do szkoły, obiecuję, że wszystko nadrobię. Albo mówiłam, wiesz co, bardzo się źle czuję, czy mogę na przykład iść od połowy dnia i na pierwsze 2 lekcje nie iść. W Ameryce moja hostmama, jakbym chyba umierała na ziemi, po prostu kaszlała na wiecie co, to ona by mnie wywlokła po prostu za nogi z powrotem do szkoły. Mi naprawdę musiało być coś bardzo, bardzo, bardzo złego. Ja tylko jeden dzień z powodu choroby opuściłam w szkole amerykańskiej, to dlatego, że miałam taką gorączkę, że zemdlałam. A reszta? Nara, lekcje! Co ty jeszcze robisz w domu?
Więc do tego mi się bardzo było ciężko przyzwyczaić. Więc to są zasady, jeżeli chodzi o bycie w amerykańskiej szkole. Teraz przechodzę do kolejnego tematu i są to relacje z siostrą. Co to znaczy host? Ktoś się pyta. Host to jest ta osoba, ta rodzina, u której gościsz. Czyli host mama, host tata, host siostra, to jest ta rodzina, u której ja mieszkałam. Dobra. Jak wygląda jedzenie w sklepiku szkolnym? Też mówiłam wcześniej, jest bardzo dużo rzeczy typu właśnie pizza, brownie, ciastka czekoladowe, frytki, takie tam rzeczy w stołówce. No i oprócz tego masa, wiecie, jakichś właśnie kolorowych napojów, batonów i tak dalej, i tak dalej. Czy był dzień w piżamach? Mam wrażenie, że u mnie w amerykańskiej szkole cały czas był dzień w piżamach. To też było coś, do czego mi się było trudno przyzwyczaić, bo u nas w Polsce nie to, że musisz codziennie wyglądać jak gwiazda, ale na przykład tam ludzie robili sobie raz w tygodniu wszyscy praktycznie pajama day i po prostu przychodzili albo w piżamie, albo przychodzili w dresach. Dziewczyny notorycznie przychodziły w mokrych włosach do szkoły i po prostu schły im włosy w ciągu dnia i tak dalej, i tak dalej. Ja natomiast byłam przyzwyczajona z Polski, że ubierasz się ładnie, tak jak do szkoły, i dziękuję bardzo, jedziesz, nie? Mogłam mieć gorszy dzień, ale u nas jak... Mam wrażenie, że u nas w Polsce jak ktoś ma gorszy dzień, to zakłada albo super ładne dresy, albo jeansy i po prostu do tego bluzę wygodną, albo sweter. Ale nie tak, że kurde wstajesz z łóżka i idziesz. A niektórzy chłopacy w mojej klasie tak właśnie wyglądali, jakby dopiero co wstali, zrobili tak z włosami i wyszli, nie? Więc to był szok. Patrzę dalej. Jakie imiona mają twoi rodzice i siostra? Wiecie co? Nie podzielę się z tym. Nie wiem, wiecie, nie chcę, nie wiem też, czy mogę do końca, dlatego też zakrywam czasami ich buzię, bo stwierdzam, że nie wiem, czy sobie tego życzą, po prostu. Czy robili tam obiady? No tak, pewnie, musieli mi zapewniać jedzenie. Dobra, czy świętowałaś Halloween? Tak, zdecydowanie świętowałam w Halloween. To, co ciekawe, to trochę się nie załapałam, ponieważ tam, jeżeli chodzi o Halloween, to zbieranie cukierków po domu to robią dzieci, takie powiedzmy dzieci, przepraszam też, jeżeli ktoś jest w takim wieku, bo nie uważam Was za dzieci, ale powiedzmy do 12-13 roku życia się zbiera cukierki, a reszta to już chodzisz na, wiecie, imprezy halloweenowe, gdzie wszystkie laski są ubrane seksownie i w ogóle impreza u kogoś w domu albo ognisko, ale nie zbierasz cukierków. Natomiast ja, nauczona z amerykańskich filmów, powiedziałam mojej host rodzinie, ja muszę zbierać cukierki. Więc oni postanowili, że będą ze mną chodzić po kilku zaznajomionych domach, żeby się dziwnie na mnie ludzie nie patrzyli. I pierwsze co zawsze było puk, puk, puk. I ja wtedy trick or treat. I moja rodzina wtedy, wiesz co, bo ona jest z wymiany i ona jest z Polski i oni nie mają Halloween, daj jej kilka cukierków, please. Więc tak to wyglądało. A przez resztę wieczoru ja stałam przy drzwiach i ja rozdawałam przebrana cukierki dzieciom. No i wieczorem pojechałam z moją host siostrą na imprezę Halloween i byłam przebrana za Katy Perry z teledysku California Girls. Tak jest. Dobra, przechodzę, słuchajcie, do kolejnego pytania z komentarzy pod filmem, bo po to się tutaj spotkaliśmy. Relacje z moją host siostrą, bo o to się też pytaliście. Słuchajcie, moja host siostra była mi bardzo, bardzo bliska i jest nadal do tej pory. Myślę, że to dzięki niej właśnie przeżyłam ten rok tam w Stanach również. Wielu osobom to zawdzięczam. Ale ona była moją zdecydowaną oporą tam podczas tego pobytu. I wypracowałyśmy sobie naprawdę bardzo bliską relację. Byłyśmy prawdziwymi siostrami, tak jak prawdziwe siostry się kochałyśmy i nienawidziłyśmy czasami. I były takie dni, kiedy potrafiłyśmy się pokłócić, ale myślę, że pokłóciłyśmy się może ze dwa razy podczas mojego pobytu tam. Przez większość czasu byłyśmy naprawdę najlepszymi przyjaciółkami. Ona robiła mi włosy i malowała paznokcie i robiłyśmy sobie wieczory filmowe i jeździłyśmy razem z jej przyjaciółkami właśnie... O Jezus Maria, jeździłyśmy sobie na wieczorki. Mam tutaj nawet zdjęcia kilka. Tak jak powiedziałam, raczej wolę nie pokazywać jej twarzy, bo nie wiem, co ona na to, ale jest przepiękną dziewczyną, naprawdę. I właśnie z moją host siostrą do tej pory bardzo się kochamy. I na początku wiadomo, że to było trochę dziwne i myślę, że też mogło być dla niej trudne i ja się wcale nie dziwię, takie poczucie, że przyjechała jakaś obca dziewczyna i mówi do mojej mamy mamo i do mojego taty tato. To też jestem bardzo ciekawa. Może kiedyś, słuchajcie, to jest pomysł, dajcie znać w komentarzach, czy to by było dla Was fajne. Może uda mi się ją namówić, żeby ze mną nagrała film i poodpowiadała na pytania, jak to wyglądało z jej strony, że miała jakąś obcą laskę, która mieszkała z nią rok w domu.
dajcie znać, czy coś takiego byście chcieli, może uda mi się ją namówić. Czy w szkołach były tak jak u nas kartkówki, co z osobami, które ściągały? Tak jest, oczywiście, że były kartkówki, tak jak wspominałam, kartkówki w amerykańskich szkołach były codziennie, albo prawie codziennie na innych przedmiotach i nikt nie ściągał, bo jak ktoś ściągał, to tam jest takie poczucie sprawiedliwości, żeby cię od razu zgłosili. Widzę tutaj pytanie, jak to robisz, że jesteś taka pewna siebie, osobne. Kochani, nie mam pojęcia. Może taka się wydaje, ale jestem tak zestresowana. Widzę tu ciągle 2800 osób i bardzo się cieszę, że tu wszyscy jesteście. I ty, że tu jesteś, i ty, że tu jesteś, i ktoś tam, że jest, i tam ktoś jest, i ktoś z południa Polski, i z północy, i wschodu, i zachodu Polski. Kocham was za to, że jesteście tutaj, więc naprawdę bardzo się stresuję, mimo tego, że może wygląda to inaczej. Czy były elity w szkole? Bo dużo osób się pyta. Nie. Wiem, że to pewnie się różni ze względu na szkołę. Jeżeli są szkoły, w których na przykład jest 2000 osób, to na pewno się tworzą elitki. U nas z kolei była to na tyle, powiedzmy, mała szkoła jak na amerykańskie standardy i też małe miasto, że wszyscy się znali i nie było czegoś takiego, że była, o, były popularne dzieci, a reszta to po prostu przegrywy. Na pewno myślę, że takimi najpopularniejszymi osobami to byli futboliści z drużyny futbolowej. To były trochę takie gwiazdy, bo wiecie, jak były... ich mecze, to cała szkoła skandowała ich imiona, bo futbol się tam najbardziej liczył ze wszystkich sportów w szkole. Dobra. Halo ludzie, Klaudia pije wodę z miętą od Matiego, zgadza się. Mati mi przygotował wodę. O, i tutaj nawet chyba trochę widać miętę, widzicie to zielone. Dlatego czasami się duszę. Czy byłaś zaproszona na ślub host siostry? Tak, oczywiście, że byłam zaproszona. Ale wyobraźcie sobie, że to zbiegło się z moją obroną licencjatu, najgorzej na świecie. Plus też nie miałam wtedy, szczerze mówiąc, kasy, żeby tam polecieć, więc niestety jej ślub ominęłam, za co było mi bardzo przykro z tego powodu, bo myślałam, że a, zobaczę wszystkich i tak dalej, ale niestety nie udało mi się. Dlatego w tym roku chcę tam tak bardzo pojechać i zrobić wszystkim niespodziankę. Dobra. Jaki był koszt wyjazdu? Please powiedz jeszcze raz. Znowu mówię, od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy. Ja mówię, za samą wymianę zapłaciłam 15 tysięcy złotych za zapisanie. A moi rodzice, nie znam dokładnej kwoty, ale na pewno zapłacili kilkadziesiąt tysięcy, dodając wycieczki kieszonkowe i tak dalej. Czy będzie zapis? Tak, live będzie zapisany. Co sądzisz o WF-ie w amerykańskiej szkole? Jest spoko, w sensie u nich WF się trochę różni, bo to nie jest taki WF jak u nas, że macie zbiorowisko wszystkiego, tylko możesz się zapisać albo na siatkówkę, albo na koszykówkę, albo na cheerleading i po prostu masz osobne jakby części WF-u. Mecze odbywały się, o Jezu, w weekendy czy w dni powszednie? Wiesz co, szczerze mówiąc nie pamiętam. Wydaje mi się, że to były weekendy, ale ręki sobie nie dam uciąć. W każdym razie były dosyć często. Jak wyglądały zakupy w USA? Czy ubrania, buty są tam tańsze? Firmowe rzeczy są na pewno tańsze. Ja tam bardzo dużo kupiłam sobie właśnie takich rzeczy z typowo sportowych marek typu Nike, właśnie Adidas i tak dalej, bo tam to są za grosze potrafią być te rzeczy, buty tak samo. Ale tamta moda mi się tak nie podobała. Przywiozłam tak brzydkie rzeczy stamtąd, że w niczym nie chodzę. Praktycznie nic mi nie zostało z tamtego wyjazdu i słuchajcie, do tego stopnia, że moja mama wysyłała mi paczki z ubraniami z Polski, bo ja po prostu nie mogłam przeżyć tego. Nie chciałam chodzić, kurde, w tych kowbojskich jeansach, ani nie chciałam chodzić w sportowych ciągle ciuchach. Chciałam ładne, europejskie rzeczy, Zary z Reserve, to rozumiecie? Więc mama mi wysyłała paczki z ubraniami. Tak wiem, to było płytkie, ale sorry, styl dla mnie jest też bardzo ważny. Czy na stołówce każdy ma tak jakby swój stolik? Trochę tak jest. Masz takie wyznaczone miejsce, nie dokładnie, że to jest moje krzesło, tylko tak, no jest kilka stolików i zazwyczaj wszyscy siedzą przy tych samych, tak jak codziennie. I trochę tak sobie okupujesz. Dana grupa ma swój stolik. No to jest akurat prawdziwe. W szkole uczymy się raczej brytyjskiego, angielskiego. Czy miałaś przez to problemy z komunikacją? Nie, ponieważ ja się uczyłam na moich zajęciach prywatnych angielskiego z amerykańskim akcentem i tego się trzymałam, więc z tym problemem nie miałam. Z kolei, słuchajcie, miałam problem w drugą stronę. Jak wróciłam do Polski, to miałam ciągłe kłótnie z moją panią od angielskiego w liceum, bo ona na mnie wymuszała wymowę brytyjską, a ja miałam wymowę amerykańską. I ona nie mogła tego przeżyć. Jakby, pamiętam, miałyśmy teraz taką bardzo dużą kłótnię na lekcji, bo ona mnie właśnie pouczała, jak powiedzieć żelazko, czyli iron. Ja cały czas mówiłam iron, iron.
Ona nie, to jest Ayen. Ayen, mój, czemu ty tak robisz to ry? Czemu ty tak rolujesz to ry? Ja mówię, nie wiem, może dlatego, że mieszkałam w Stanach Zjednoczonych, co za różnica. Mówię po angielsku, rozumie mnie pani, więc to był taki problem, nie? Czy poznałaś męża swojej siostry? Tak! Ponieważ mąż mojej siostry to jest nasz wspólny przyjaciel z liceum i to jest chłopak, który ma najlepsze serce na świecie i bardzo się cieszy, że są razem. Jak ja byłam tam w Stanach, oni nie byli razem, ale słuchajcie, on się w niej podkochiwał od liceum, od gimnazjum. I w liceum raz, jeden rok byli, potem się rozstali i okazało się, że jak ja wróciłam do Polski, to się zeszli i teraz są małżeństwem. Ale w trakcie, kiedy ja byłam w Stanach, oni nie byli razem, ale on się dalej w niej podkochiwał i przez to był bardzo dla mnie miły. I na początku, tak jak Wam mówiłam, że tam jest taki zwyczaj, że dziewczyny chodzą w koszulkach futbolowych swoich chłopaków albo facetów, z którymi flirtują. Ja w żadnym wypadku nie flirtowałam, ani nie byłam w związku, ani nic w tym stylu z obecnym mężem mojej siostry, wtedy nie był jej chłopakiem ani mężem, ale on był na tyle miły, że ja cały czas chodziłam i mówiłam, o, ale fajne, ja też bym chciała w ogóle taką koszulkę, ale to fajnie wygląda. I on specjalnie poszedł do auta i mówi, że masz, zrób sobie w niej zdjęcie, pochwal się, że byłaś w koszulce futbolowej amerykańskiej, więc to po prostu on jest naprawdę wspaniałym facetem. Przepraszam, dobra. Czy Amerykanie szybciej zaczynają swoje życie seksualne i pytali Cię, czy jesteś dziewicą, czy taki serialowy stereotyp? Nie boję się odpowiedzieć na to pytanie. Tak, szybciej zaczynają zdecydowanie i przez to ja przez cały mój okres bycia tam byłam nazywana zakonnicą, ponieważ jak się okazało na ich standardy, to w ogóle dziękuję bardzo, ja byłam na poziomie ośmiolatki, więc był to ciężki temat. Dobra, czy nagrasz filmik, jak tam będziesz? To też jest jedno pytanie stąd. Tak, oczywiście, kochani, wyobraźcie sobie, żebym ja nie zrobiła vloga stamtąd. Na pewno nagram, jeżeli potem pozwolą mi to opublicznić, ale opublikować. Bardzo bym chciała nagrać reakcję moich host rodziców na to, jak robi im niespodziankę, że przyjechałam z powrotem. Więc na pewno zrobię vlog i pokażę Wam, jak zareagowali i wszystko. Dobra. Czy Twoja host rodzina wcześniej lub później przyjmowała uczniów z wymiany? Nie. Nie, dlatego że, co też jest niesamowicie słodkie, moja hostmama powiedziała, że miała naprawdę wspaniałe doświadczenia ze mną, że tak powiem, jak byłam jej córką przez rok. I powiedziała, że to nie jest tak, że ona już nie chce nikogo z wymiany, bo nie wiem, ja zdradziłam. Tylko powiedziała, że czułaby się, jakby mnie zdradziła. Że nie ma tak, że ona ma kilka córek. Jest po prostu jej dwie córki i jest jej polska córka i po prostu nie zrobi mi tego, bo nikt mnie nie przebije i ona po prostu nie może się dzielić swoim sercem z tak wieloma osobami. Okej. Czy na mecze przychodzą tylko nastolatkowie, czy dorośli również? Oczywiście, że dorośli również. To właśnie ci dorośli najgłośniej krzyczą te imiona tych futbolistów. Ile trzeba mieć lat, żeby pojechać na wymianę? Chyba od pierwszej klasy liceum można jechać, ale też miałam koleżankę, uwaga, która była w gimnazjum, więc pewnie od gimnazjum też, w sensie w tej chwili od tam szóstej klasy podstawówki może. Ale z Ciebie sporo oglądać, dziękuję. Czy są w Stanach jakieś stereotypy na temat Polaków, z którymi się spotkałaś? Tak, tam jest bardzo dużo żartów o tym, że Polacy są głupi. I miałam duży z tym problem, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale historia tych żartów wzięła się stąd, że historie o Polakach, którzy są super głupi, to były żarty, które mieli między sobą niemieccy żołnierze i w ten sposób próbowali jakby deprecjonować pozycję Polaków. Że a Polak, ile Polakowi zajmie wkręcenie żarówki, itp. itd. I niestety te wojska, ci żołnierze, którzy tam, wiecie, mieszali się między sobą podczas II wojny światowej, podebrały te żarty i one do tej pory są w Stanach Zjednoczonych, że Polacy są generalnie super głupi. I to bardzo mnie bolało, bo to w ogóle, no to jest chamskie, no to nie jest fajne. Dobra. Jak długo już live trwa, dużo się spóźniła. Mi licznik pokazuje godzinę 30. I słuchajcie, bo ktoś pisze, ale długi live. Ja szczerze mówiąc, moi drodzy, planowałam go na 2 godziny, więc jeszcze nie jest źle. A jeszcze powiedziałam, jak będziecie mieli dużo pytań, to może zostaniemy jeszcze dłużej. Okej. Czy można być w technikum i jechać do szkoły w Stanach? Nie mam pojęcia, ale podejrzewam, że tak. Nie wiem, dlaczego to miałby być powód, dla którego ktoś by nie pojechał. Czy dane im było usłyszeć, jak śpiewasz? Oczywiście, że dane im było, bo byłam częścią chóru i pochwalę się, że dostawałam dużo solówek, co było ekstra. Miałam nawet nagranie z chóru, może je kiedyś odszukam. No i też właśnie na przykład brałam udział, tutaj mam nawet
taki dyplom uczestnictwa chyba. Słuchajcie, ja mam tutaj jakieś dziwne rzeczy poznajdywałam właśnie. O, tutaj w ogóle Choir Award dostałam, bo zostałam ogłoszona najlepszym sopranem roku w naszym chórze. O, a tutaj mam właśnie zapiski, ponieważ byłam na festiwalu jazzowym nawet i śpiewałam jazz, będąc tam na miejscu, na festiwalu jazzowym, więc tak, śpiewałam tam jak najbardziej na miejscu. Najsmaczniejsze rzeczy z USA. Boże, jest ich tyle, można tam po prostu... Słodycze. Moje ulubione to tam były takie cukrowe ciasteczka z takim lukrem u góry. Oreo jadłam non-stop, a z takiego jedzenia uwielbiałam kanapki grilled cheese. Grilled cheese to jest miłość. I w ogóle Taco Bell jest przepyszna tam na miejscu z fast foodów. Czy masz jakieś porady dla przyszłych wymieńców? Tak. Przygotujcie się na to, że będziecie tęsknić za domem i zapewnijcie sobie wsparcie kogoś. Wsparcie przyjaciół i wsparcie rodziny, bo inaczej nie dacie rady. Ale, żeby to nie było coś złego, ta wymiana odmieni Wasze życie. Potraktujcie to jako szansa na to, żeby napisać swoje życie na nowo. Bo tak jak już wielokrotnie wspominałam, w Stanach Zjednoczonych jak wyjeżdżacie na taką wymianę, jesteście czystą kartą, nikt Was tam nie zna, nie ma żadnych przeświadczeń na Wasz temat, albo nie usłyszał jakiś plotek w szkole, więc to, jak się tam będziecie zachowywać i jacy będziecie dla ludzi, to będzie prawdziwy obraz tego, jakimi jesteście ludźmi. Plus nauczycie się języka, będziecie mieli dodatkową rodzinę gdzieś na drugim końcu świata. Niesamowite doświadczenie. Więc czerpcie z tego i nawet jeżeli będzie bardzo trudno, nie poddawajcie się, bo wiem, że będą takie momenty, kiedy będziecie chcieli. Gdzie się zazwyczaj jedzie na wycieczki szkolne? Do Waszyngtonu. Do Waszyngtonu. Moja szkoła w międzyczasie miała wycieczkę do Waszyngtonu i do Nowego Jorku. Ja niestety nie miałam kasy na tą wycieczkę, wolałam wycieczkę z organizacją do Kalifornii, ale to jest taka standardowa wycieczka, że w liceum każdy musi Waszyngton zobaczyć. Dobra. Czy opłaca się jechać na program Flex? Kochani, nie mam pojęcia, bo ja nie byłam na tym programie. Ja byłam na wymianie z organizacji International Student Exchange, więc niestety o Flexa Wam nie odpowiem. Czy jest test, aby zostać cheerleaderką? W mojej szkole nie i to też jest dosyć ciekawy temat, bo ja powiedziałam w swoim filmie, że nie dołączyłam do cheerleaderek standardowych, bo były beznadziejne i ktoś tam na mnie naskoczył, że nie wiem, wyzywasz inne kobiety. Kochani, nie chodziło mi o to, że dziewczyny były beznadziejne. Chodziło mi po prostu o to, że tam trochę ten team cheerleadingu był zaniedbany przez samą szkołę. Dziewczyny nie miały żadnego trenera, nie miały żadnych układów, praktycznie szkoła się nimi nie interesowała. One miały stare stroje, nie mogły przyjąć żadnych nowych ludzi, bo po prostu nie było więcej strojów. Więc to było beznadziejne, dlatego że szkoła miała je gdzieś, a nie, że dziewczyny nie dawały rady. W sumie cheerleaderki się sprowadzały do tego, że one po prostu krzyczały tylko, swoje okrzyki i zagrzewały do walki i publiczność namawiały do tego, żeby krzyczały razem z nimi. Okej. W której klasie byłaś, jak byłaś na wymianie? Druga klasa liceum. Była opcja wrócić wcześniej, jakby coś nie grało, czy trzeba było być do końca? Oczywiście, że była opcja, tylko wtedy tracisz kasę. W każdej chwili mogłam wrócić do Polski i powiedzieć, poddaję się. Ale wtedy, wiecie, zakończacie rok wcześniej, nie ma tak, że na przykład jedziecie sobie do Polski na tydzień i wracacie. Jedyna opcja, na przykład jakbyście tęsknili za rodzicami, to rodzice mogą przyjechać do Was. I wtedy na przykład tydzień na święta z Wami spędzić, coś tam pozwiedzać i wrócić. Ale nie mogliście wrócić do siebie, do kraju. I na przykład wrócić z powrotem. Czy futboliści są dobrze zbudowani, tak jak na filmach? Oh yeah! Wszystko się zgadza. I są bardzo przystojni. Dobra. Czy miałaś problem przez pochodzenie, bądź ktoś Cię obraził przez lub nawiązał? Nie wiem, co to jest nawiązał, ale nie miałam problemu przez pochodzenie. To nie, jakby jedyne co, to były jakieś głupie żarty, ale to były żarty na zasadzie takie, wiecie, na przykład miałam takiego jednego kolegę, którego bardzo lubiłam i on mnie bardzo lubił, ale lubił mnie przedrzeźniać, na przykład mówił, wiesz co, weź do słoika, zakręć trochę powietrza, naszego amerykańskiego powietrza wolności, bo w Twoim komunistycznym kraju po prostu nie ma czegoś takiego, tej wolności jest w powietrzu, nie? Ameryka, kapitalizm i tak dalej, nie to, co tam w komunistycznej Polsce, więc to były po prostu żarty na takim poziomie, ale nie tak, że ktoś tam mnie szykanował z powodu, że jestem Polką. Czy jakaś specjalna dieta, na przykład wegańska, może być problemem? W Idaho, w mojej rodzinie, na pewno byłaby problemem, bo oni są tam bardzo mięsożerni. Ile osób było w klasie? Nie ma tam klas. Tam jest tak, że są zajęcia. I na przykład
chodzisz jakby codziennie masz te same lekcje i na każdej lekcji są inni ludzie, którzy też wybrali tą lekcję, ten przedmiot, więc nie ma takiej jednej klasy. Są za to wszyscy podzieleni na 4 roczniki. Ja byłam w roczniku, który się nazywa junior, chociaż powinna być wśród seniorów, czyli ostatnim roku liceum, bo tak byłam wiekiem, ale mnie zakwalifikowali do juniorów. No i w juniorach w moim roku było może z 80 osób, coś takiego. Jak wyglądały Twoje urodziny w Stanach? Spędziłam je z moją rodziną i byliśmy wtedy na wycieczce z innymi studentami z wymiany, więc właśnie tak to spędziłam. I razem z moją przyjaciółką, słuchajcie, Koreanką Hierin, którą pozdrawiam, na pewno nie ogląda tego live'a, ale Hierin, myślę o Tobie, którą, słuchajcie, teraz jak byłam w Korei, to spotkałam po 8 latach, więc słuchajcie, te przyjaźnie dalej są żywe. Dobra. Słuchajcie, jak będą pojawiały się takie głupie pytania, jak tutaj widzę, to naprawdę kogoś zaraz wywalę z tego live'a, bo są tutaj niecenzuralne pytania, które mi się nie podobają. Słuchajcie, przechodzę do kolejnego zagadnienia, bo bardzo mi się tutaj długo odświeżają pytania. Słuchajcie, kolejne zagadnienie z komentarzy pod filmem to było życie po powrocie. Co z moim akcentem? To już trochę wspominałam, że na początku akcent jeszcze amerykański mi został, teraz już kompletnie straciłam amerykański akcent. I też został mi do tego stopnia, że do tej pory jest taki inside joke między mną a moją przyjaciółką, bo czasami miałam takie momenty, że mój mózg przestawiał się na angielski, że mówiłam po polsku, ale na przykład jakieś słowo mówiłam z amerykańskim akcentem, nie zdając sobie z tego sprawy. Pamiętam, właśnie kiedyś była taka sytuacja, że coś tam się wygłupiałyśmy z przyjaciółką i ona mi wskoczyła na barana i ja powiedziałam o Jezus Moria, zamiast o Jezus Maria, i ona do tej pory zawsze mówi o Jezus Moria, więc są takie sytuacje. Po powrocie też, tak jak mówiłam, jest tęsknota w drugą stronę. Jest tak, że jak jesteście tam na miejscu, niesamowicie tęsknicie za Polską i za swoją rodziną. Natomiast będąc już w Polsce po powrocie, tęsknicie za tą amerykańską rodziną i za swoimi przyjaciółmi. I to nawet jest tak psychologicznie udowodnione. I u nas na zajęciach takich, które organizowała wymiana, takie jakby przeszkolenie przed i po spotkanie, mówili o tym, że to będzie taka tęsknota w drugą stronę. Że będę czuła się odmiennie kulturowo, będąc w swoim kraju tak naprawdę, bo po roku przyzwyczajania się do takich rzeczy, jakie były w Ameryce, potem niektóre rzeczy będą mi w Polsce przeszkadzały i będę musiała się na nie przestawić, więc to jest dosyć ciekawe. Tak jest. O reszcie już mówiłam. Widzę tutaj, ktoś mnie tutaj prosi, była tam informatyka, a jak tak, to na jakim poziomie? Była informatyka, ale nie wiem na jakim poziomie, bo nie byłam na lekcjach informatyki. Wiem, że uczyli się tam różnych ciekawych rzeczy. Na przykład pamiętam, że moi rówieśnicy nam opowiadali, że musieli robić strony internetowe i co ciekawe, co by się teraz w świecie YouTube'a przydało, uczyli się montażu filmów na YouTube'a. Więc pamiętam, że wtedy montowali jakieś teledyski i pomagałam moim znajomym występując w nich. Czy były noce w szkole? Nie, u nas nie... O Jezu, przepraszam, u nas nie było. Czy są tam typowe serialowe grupki typu popularni, nerdy i tak dalej? U mnie w szkole nie było. Znowu powtórzę, to dla mnie była trochę za mała szkoła i bardzo mała społeczność w bardzo małym mieście i tak wszyscy się dobrze znali, że nie było właśnie czegoś takiego, że my jesteśmy fajnie popularni, a wy to jesteście przegrywy i tak dalej. Wszyscy raczej trzymaliśmy się razem. Okej. Stresowałaś się mówić swojego akcentu, braku znajomości słów po polsku? Nie, nie stresowałam się, bo tak jak powiedziałam, od początku jak zaczęłam mówić po polsku, to bardzo się bałam, że mój akcent im się nie będzie podobał i będą się z niego śmiali, a się okazało, że ciągle słyszałam od chłopaków, że polski akcent jest bardzo seksowny. Starsze osoby jak mnie mówiły tego tak dosłownie w ten sposób, mówiły, że mój akcent jest bardzo ładny, bo bardzo się bałam, że mój akcent będzie brzmiał jak taki rosyjski akcent, wiecie, taki zaciągany, bo taki jest stereotyp. Ale nie, powiedzieli, że w ogóle nie słyszeli nigdy takiego akcentu i że jest przepiękny, więc po takich słowach nie bałam się mówić po polsku. Czy jest tam tak zwana koza? Jeśli tak, to jak to wygląda? Tak jak w filmach. Zostajesz po lekcjach w szkole i po prostu masz ustaloną klasę, w której wszyscy siedzą i muszą odbyć swoją karę po szkole i tam idziesz. Nigdy w niej nie byłam swoją drogą.
Byli jacyś inni Polacy w szkole, czy byłaś sama? Nie, absolutnie. Ja byłam jedyną dziewczyną na wymianie w tamtym liceum i w ogóle przez cały swój wyjazd nie spotkałam żadnego Polaka. W Idaho nie było żadnego takiego Polaka. Przynajmniej ja go nie spotkałam, nie tak, że tam nie ma Polaków, bo pewnie ktoś się tam znajdzie. Pamiętam, dla mnie takim wzruszającym momentem było to, jak, wiecie, przez cały rok nie słyszałam na żywo języka polskiego, tylko na Skype'ie ze swoją mamą czy z przyjaciółmi. Więc pamiętam, że jak wyjechałam na wycieczkę do Kalifornii z organizacji, to szłam sobie tam w czasie wolnym ze swoimi znajomymi i nagle usłyszałam język polski w oddali i słuchajcie, nie uwierzycie, ale zaczęły mi lecieć łzy. I byłam tak wzruszona, że podeszłam do tych ludzi i im powiedziałam, że ja ich bardzo przepraszam, ale jestem na wymianie i to jest pierwszy raz, kiedy od 8 miesięcy słyszę swój ojczysty język. I po prostu chciałam im tylko powiedzieć, że cieszę się, że słychać polski na ulicach Los Angeles. I oni wtedy powiedzieli, że właśnie mieszkają na stałe w Los Angeles i że w ogóle tutaj jest bardzo dużo Polaków i jest taka diaspora polska, że oni się spotykają, mają w ogóle seanse w kinie z językiem polskim, więc to było dla mnie mega wzruszające. Czy bałaś się w szkole, że będzie stan lockdown? Nie. Znowu powtórzę, bo to już jest jedno, już wcześniej mówiłam. To nie były jeszcze te czasy, kiedy takie wypadki, jakie zdarzają się teraz w Stanach Zjednoczonych, miały tak często miejsce, więc nie mówiło się tego u nas. Było tylko, co prawda, jedno przystosowanie do tego, co by było, gdyby był atak terrorystyczny. Ale to wszystko. Jakie rzeczy Ci przeszkadzały, jak wróciłaś do Polski? Na pewno nie mogłam się znowu przyzwyczaić do tego, jak lekcje u nas wyglądają. I właśnie tego, że jest taki rygor, że ja praktycznie siedzę na lekcjach i patrzę w tablicę, spisuję to wszystko, nie ma dyskusji, nie ma tych zajęć teoretycznych i tak dalej. Znaczy praktycznych. Dobra. Jakie przedmioty wybrałaś? Znowu zajrzę do swojego świadectwa ze Stanów Zjednoczonych i powtórzę. Bo już o tym mówiłam. Moje zajęcia w Stanach to był angielski, chór, biologia, chemia, fizyka stosowana, algebra, historia Stanów Zjednoczonych i ekonomia. Więc takie były moje wybory. Słuchajcie, pojawia się bardzo dużo pytań, na które już odpowiedziałam. Więc przepraszam, jeżeli nie będę ich poruszać, bo ponieważ zapiszę ten live i nie chcę się po prostu, kochani, powtarzać, ale bardzo szybko będę na nie odpowiadać. Często się znowu powtarza, ile kosztowała wymiana do Stanów Zjednoczonych, to od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dobra, mówię dalej. Co my tu jeszcze mamy z tych rzeczy, o które pytaliście w komentarzach? Na przykład, czy nie było mi żal tego, że ominęły mnie osiemnastki znajomych? Czy nie było mi z tego powodu przykro? Tak, absolutnie. Absolutnie, że tak, bo potem wszyscy wiecie, po powrocie do Polski gadali, o Jezu, o tak było fajnie, a pamiętasz jak na Twojej osiemnastce, a mnie wtedy nie było? Plus sama moja osiemnastka nie wyglądała tak, jakbym chciała, no bo tam to był, wiecie, tort po prostu, znajomi, happy birthday to you i tak dalej, a w Polsce chciałabym zrobić taką masową imprezę totalną, ale po prostu i tak sobie wytłumaczyłam, że dziewczyno, ciesz się, bo spędzasz w świetnym miejscu tę urodzinę. Pytaliście właśnie, jakie miałam relacje z innymi osobami z wymiany, bo to, że w mojej szkole nie było nikogo innego z wymiany, nie oznacza, że w całym stanie nie było, bo my się po prostu raz na jakiś czas spotykaliśmy i były takie obowiązkowe spotkania, bodajże raz na 3 miesiące, raz na 2 miesiące, kiedy wszyscy z danego stanu właśnie z Idaho się spotykali w jednym miejscu i dyskutowaliśmy między sobą, się integrowaliśmy i to były fajne doświadczenia i miałam dobre relacje z innymi osobami z wymiany, ponieważ to były jedyne osoby, które rozumiały, przez co ja przechodzę. To, że ja rozmawiałam ze swoją przyjaciółką Koreanką czy właśnie Chinką, w ogóle byłyśmy takie trzy, bo co ciekawe, moja przyjaciółka Koreanka z wymiany nazywała się Rainy, bo nazywała się Hyerin, Rin Rainy. Moja druga koleżanka Chinka miała imię chińskie, które się tłumaczyło na Snow, więc była Snowy i ja byłam Cloudy, więc było Cloudy, Rainy i Snowy i my się w trzy bardzo często spotykałyśmy i mimo tego, że one były z innej kultury i one były Azjatkami, w ogóle gdzie to wszystko wygląda inaczej, to były jedyne osoby, które rozumiały, przez co ja przechodzę, jeżeli mówię, że mam barierę językową, czy że kulturowo czasami nie potrafię zrozumieć ich wyborów i tak dalej. Wrócę do jeszcze tematu miłości w Stanach Zjednoczonych, bo trochę Wam poopowiadałam a propos mojego ostatniego filmu i mojego związku w Stanach Zjednoczonych i tych zaproszeń na bale i dyskoteki i tak dalej,
ale mam też właśnie takie jeszcze dodatkowe opowieści o tym, jak inni się zachowywali. Takie dwie rzeczy, które mi przychodzą od razu do głowy, to to, że tam ludzie bardzo pokazują swoją miłość do innych, bardziej niż w Polsce. Na przykład dziewczyny i chłopaki notorycznie sobie nawzajem pisali takimi zmywalnymi flamastrami po autach. I pisali na szybach, kocham Cię, najlepsza dziewczyna na świecie i tak dalej. Albo właśnie chodzili w takich samych koszulkach i było bardzo widoczne, że ktoś jest razem. A potem jak zrywali, to jakby się nigdy nic nie stało. Nie byli miesiąc, miłość, nadżycie, to w ogóle jest ten. A potem po miesiącu już, dziękuję bardzo, znalazłam sobie nowego chłopaka i tak dalej. No i też właśnie jak były te zerwania albo te zdrady, to było naprawdę intensywnie. Tak jak właśnie pisano sobie flamastrami. W ogóle te flamastry na autach to było sposób ich chyba przekazywania sobie wiadomości, bo jak jedna dziewczyna, ta sama swoją drogą, opowiadałam Wam w moim filmie historię, jak jedna dziewczyna wywlokła inną za włosy ze stołówki, dlatego że tamta przelizała się z jej chłopakiem na innej imprezie, to ta sama dziewczyna wymalowała całe auto tymi flamastrami tej dziewczynie właśnie napisami ty szma, ty, ku, i tak dalej, więc po prostu wiem, że oberwało jej się w ten sposób, że w swojej szkole, bo to w ogóle była dziewczyna z innej szkoły, w swojej szkole chyba była zawieszona na kilka dni bodajże, ale na pewno jej się oberwało, ale to jej nie powstrzymało przed tym, co robiła, więc tam rozstania też potrafią być bardzo wybuchowe. Dobra. I co tam jeszcze miałam? A, wiem! I słuchajcie, to jest ostatnie pytanie z komentarzy pod filmem, więc już kolejne postaram się poodpowiadać na wszystko, co macie tutaj. To kolejne pytanie, ostatnie z komentarzy, czy ludzie są tak tolerancyjni i mili, jak się mówi? Nie jestem żadnym wyznacznikiem tego tematu, dlatego że ja trafiłam do takiego stanu, w którym u mnie w szkole były tylko dwie osoby czarnoskóre i oprócz nich był tylko jeden Azjata, tak to cała reszta była biała i uwaga, to byli jedyne osoby innego koloru skóry, dbam o poprawność polityczną, nie chcę też nikogo urazić, które były w ogóle w całym mieście. Więc to raczej nie jest dobre miasto, żeby mówić o tym, czy Amerykanie są tolerancyjni. U mnie w szkole też nikt przynajmniej otwarcie nie mówił, że na przykład jest innej orientacji seksualnej, więc ciężko mi w ogóle coś na ten temat powiedzieć, bo nie było w ogóle takich sytuacji, więc wybaczcie, ale akurat z tej strony Stanów i liceum nie znam. Dobra, moi drodzy, to były wszystkie pytania, na które chciałam odpowiedzieć z Waszych komentarzy. Mam nadzieję, że podołałam zadaniu, a teraz postaram się jeszcze przez chwilę, bo w ogóle dajcie znać, czy Was nie usypiam, bo nasz live trwa już chyba właśnie się zbliża do tych 2 godzin, tak, trwa godzinę 50, które zakładałam, więc nie chciałabym też tak, żeby, wiecie, ja sobie tutaj gadam, a Wy na przykład uważacie, że to jest nieciekawe, chociaż widzę, że jest 2700 osób, co jest świetnym wynikiem, więc chyba nie jest tak źle. Więc teraz, without further ado, jak to mówią Amerykanie, czyli bez zbędnej zwłoki, patrzę, co mi tutaj piszecie. Dobra, moi drodzy, więc widzę, czy uważali Cię za ładną? Wydaje mi się, że tak. Na pewno wyglądałam trochę inaczej niż Amerykanki, inaczej się ubierałam, więc wydaje mi się, że byłam nie tyle dla nich egzotyczna, no bo wyglądałam bardzo podobnie do nich, co mój styl był dla nich inny i chyba atrakcyjny. Gdzie były trudniejsze sprawdziany, w USA czy w Polsce? Wydaje mi się, że w USA, właśnie ze względu na to, tak jak mówiłam, że w Stanach Zjednoczonych masz egzamin na koniec semestru z całego roku. Ja przynajmniej w moich szkołach, w podstawówce, w gimnazjum i w liceum w Polsce się z tym nie spotkałam. My robiliśmy jakąś część materiału i potem z tego był egzamin, więc tam było naprawdę ciężko się przygotować do tego. Boże, mięta, wpadła mi. Jak ludzie z Ameryki reagowali na to, ile nauki mamy normalnie w Polsce? Na pewno się dziwili, że mamy tak dużo różnych przedmiotów, no bo mówię, u nich było tak, że wybierasz 5, 6, od 5 do 7 przedmiotów w semestrze i masz tylko je. Natomiast u nas jest wszystko religia, muzyka, plastyka, biologia, chemia, fizyka, podstawy przedsiębiorczości, WOS, wiedza do... Wszystko, nie? Więc to było dla nich dziwne. Czy jak się nie umie języka angielskiego, a się wyjedzie, to czy da się szybciej nauczyć niż w Polsce na lekcjach do tego? No raczej, że tak, zdecydowanie. W sytuacji, w której nie masz wyboru, tylko musisz mówić w danym języku, o wiele szybciej się nauczysz. Przede wszystkim
tylko w nim mówisz i tylko słyszysz ten język na co dzień, plus sytuacje jako korepetytor w ogóle z języka angielskiego były, bo już tego nie robię, mogę Wam powiedzieć, że człowiek najszybciej uczy się przez sytuację. Ty zapamiętujesz nie jak uczysz się, po prostu wkuwasz słówka leżąc w łóżku, tylko właśnie jak pytasz się, mamo, a jak jest klamka po angielsku? W sensie, oczywiście do amerykańskiej mamy mówisz, nie? Mom, what's that called in English? I wtedy ona Ci odpowiada, nie? Że it's a doorknob, na przykład. I to już Ci się zaspaja w mózgu na zawsze, bo zawsze kojarzysz to z tą sytuacją. Przepraszam, rozgadałam się. Czy w Twojej szkole były jakieś pary jednopłciowe? Nie. Dobra. Co z kościołem na wymianie, jeśli ktoś jest wierzący? Jak z dostępem do kościołów i do mszy świętej? Można, absolutnie. Moja rodzina była protestancka i my chodziliśmy na ich mszę. Proponowali mi, że jeżeli chcę, możemy chodzić też na mszę katolicką. Czy Twoja host rodzina znała Twojego chłopaka z USA? Tak, oczywiście. Oni znali się od małego, bo to był chłopak, który chodził do tej samej szkoły, no bo to jest małe miasto, od samego początku z moją host siostrą. I znali się i w ogóle śmiesznie, bo właśnie mój host tata, zawsze opowiadałam o tym filmie, brał go za każdym razem, nie wiem po co, myślałam, że raz wystarczy, ale za każdym razem brał go na rozmowę i mu tłumaczył, co, jak coś jej zrobisz. I mówię, tato, już wystarczy. Taki prawdziwy tato, wiesz, tato, robisz mi siarę, proszę, już starczy. Okej. Czy Mateusz poznał Twoją host rodzinę? Poznał to duże słowo. Widział się z nimi na Skype'ie i machał i też widzieli zdjęcia z nim, ale no nie poznał, bo jeszcze tam nie byliśmy. W tym roku na żywo ich pozna. Pozdrowienia dla Mateusza z Kopernika. Mateusz? Mateusz, słyszysz mnie? Masz pozdrowienia od kogoś z Kopernika. Mateusz, dziękuję. Jak przekonałaś rodziców? Dla mnie byłoby to nieosiągalne. Wiecie co, moi rodzice bardzo długo debatowali, czy pozwolić mi na tą wymianę, czy nie. Po pierwsze, bardzo ważna kwestia, czy mamy na to pieniądze, to jest bardzo ważne. Tak jak powiedziałam, ta wymiana nie jest tania, więc niesamowity mam szacunek i będę to spłacać przez całe życie moim rodzicom, że poświęcili wszystkie swoje oszczędności, żebym tam wyjechała, więc to było ciężkie. Drugie, przede wszystkim rozstanie na rok ze swoimi rodzicami, w ogóle oddajesz swoją ukochaną córkę obcym ludziom. Przekonałam ich tymi rzeczami, które warto, dla których warto wyjechać na wymianę, czyli przede wszystkim nauką języka angielskiego, tego, że chciałam zacząć od po prostu zera gdzieś życie, zobaczyć w ogóle kulturowo się dokształcić, jak wygląda życie za granicą, więc w końcu jakby oni też pojęli i przekonali się do tego, że to będzie naprawdę ważny krok w moim życiu, który, i to jest prawda, zadecydował o mojej przyszłości. Jakie trzeba mieć oceny, żeby wyjechać za granicę? Nikt mnie od oceny nie pytał, moi drodzy, co jest ciekawe, bo jak płacicie za wymianę, to wydaje mi się, że po prostu ich nie interesuje. Zdałaś do następnej klasy? Okej, możesz jechać, więc to nie tak, że musisz mieć same piątki, płacisz, możesz jechać. Czy Twoja host rodzina śledzi Cię w mediach? Tak, oczywiście, że śledzi mnie w mediach społecznościowych. Nie rozumie co prawda pewnie, co piszę we wszystkich moich postach, ale mnie śledzi i widzi moje zdjęcia. Czy w szkole osoby w związkach publicznie okazywali sobie miłość? Tak, ale za to ciągle dostawali opieprz od nauczycieli, bo jak na przykład się całowali na korytarzu, to od razu wiecie, w łeb i proszę się nie całować na korytarzu. Czy nastolatkowie w Stanach używają dużo slangu? I tak, i nie. Używają dużo slangu z tego względu, że są takie słowa, których ja nie znałam w Polsce, jak na przykład przesuń się, to jest scoot over. No to jak wiadomo, to jest taki zwrot, że jak wchodzicie do stołówki, to musicie go znać, żeby ktoś Wam zrobił miejsce przy stole. Ale nie tak, że wiecie, chodzą i yo, what's up my man i tak dalej, tak dalej. Nie. Dobra. Jezu, przepraszam Was, ale tak to szybko leci, że nie nadążam czytać. Dobra. Z jakimi językami jeszcze miałaś kontakt w Stanach? No właśnie praktycznie z żadnymi. Z hiszpańskim na pewno. Dlatego, że u nas w naszym mieście była meksykańska restauracja i tam właśnie mówili po hiszpańsku, ale tak to średnio. Tam byli sami Amerykanie, tacy z krwi i kości, takie redneki. Czy zrobisz vloga, jak odwiedzisz swoją host rodzinę? Tak, na 100%. Już o tym mówiłam, że jeżeli się zgodzą, żeby to opublikować, to chcę nawet pokazać Wam, jaką mieli reakcję, jak weszłam do nich do domu po 8 latach i Mom, Dad, I'm home! Czy mieliście w szkole jakieś lekcje o wychowaniu seksualnym? Nie, może mieli wcześniej, ja się na nie załapałam i żadnych takich nie mieliśmy. Czy zostały Ci jakieś amerykańskie nawyki? Nie, teraz już zdecydowanie nie.
na pewno jak wróciłam ze Stanów w szkole, to miałam w drugą stronę, że tak jak w Stanach na początku przed powiedzeniem czegoś zawsze się zgłaszałam, tak potem po powrocie do Polski nauczyciele zwracali mi uwagę, bo odpowiadałam nieproszona, nauczona, że w Stanach po prostu nie musisz się zgłaszać, tylko mówisz od razu, co masz na myśli. Czy miałam trudności w zapoznaniu nowych ludzi? Nie. Miałam wszystkich tych samych znajomych, co moja siostra, bo po prostu ona miała takie grono bliskich przyjaciółek i one też mnie zaakceptowały i przyjaźniłyśmy się w czwórkę, bardzo, bardzo blisko. No i też, nie wiem czego to była kwestia, ale bardzo ludzie mnie lubili w szkole, co mnie bardzo cieszyło i ja ich również, więc naprawdę nie narzekałam na brak znajomych. Jedyne co, tak jak wspominałam, narzekałam na brak takich bliskich przyjaciół, ale to już nie kwestia tego, że nie wiem, nie zasługiwałam na nich, tylko Amerykanie mają trochę inne, znaczy znowu, nie wszyscy, to nie jest w całej Ameryce, ja miałam takie doświadczenia, ci, których ja spotkałam, mieli trochę inną definicję przyjaźni niż my w Polsce. Pokażesz zdjęcia z USA. Cały czas pokazuję zdjęcia z USA. Zobaczcie, tutaj mam na przykład zdjęcia z Las Vegas. Zobaczcie, to jest moja host siostra. Tutaj nie zamazałam jej twarzy, bo jest z daleka, więc możecie zobaczyć, że jest przepiękna. Słuchajcie, no co tam dalej? Właśnie to jest moja rodzina amerykańska. Znowu zdjęcie z moją siostrą. Tutaj zdjęcia z kempingów, na które mnie zabierali. Więc mam kilka tych fajnych zdjęć ze Stanów. Skąd pomysł na wymianę? No przede wszystkim dlatego, że chyba jak większość polskich nastolatków po filmach i serialach marzyłam o tym, żeby mieszkać w Stanach Zjednoczonych i bardzo chciałam się nauczyć języka angielskiego, więc od zawsze marzyłam, Boże, chcę chodzić do high schoola w Stanach i być cheerleaderką, mieć chłopaka futbolistę. Część z tego się sprawdziła, część nie, więc namawiałam rodziców, aż się zgodzili. Okej. Czy mogłam używać translatora w szkole? I tak i nie, dlatego że podczas lekcji nie mogliśmy korzystać z telefonu. Ale korzystałam czasami z translatora po prostu w takich sytuacjach społecznych poza szkołą, kiedy musiałam coś przekazać, a nie do końca znałam słowo, wiadomo. Słuchajcie, wybiły 2 godziny. Nie chcę się jeszcze z Wami żegnać, ale tylko napominam, że przechodzimy już powoli do końca, więc jeszcze kilka pytań odpowiem. I na dzisiaj to wszystko, ale widzę, że w ogóle po tym, ile nas tutaj jest, to jest coś niesamowitego. Jeszcze raz powtarzam, jestem w wielkim szoku. Dziękuję każdej jednej osobie, dziękuję Ci. Tobie, tak, Tobie, dobrze widzisz, za to, że tu jesteś. To wiele dla mnie znaczy, naprawdę. Dobra, więc jeszcze kilka pytań. Czy chodziliście w butach po domu? Tak, chodziliśmy w butach po domu, tak jak w amerykańskich serialach. Do tego też się nie mogłam przyzwyczaić. Jak pokonałaś blokadę językową? Przede wszystkim dlatego, że tak jak powiedziałam wcześniej a propos nauki języka, jak jesteś na wymianie w Stanach i nie dogadasz się z kimś po angielsku, nie powiesz czegoś po angielsku, to nie zjesz. Nie umyjesz się, nie pójdziesz gdzieś, nie przekażesz swoich potrzeb, więc w momencie, w którym jesteś zmuszona do tego, żeby mówić po angielsku, to bardzo szybko ta blokada znika, bo sobie zdajesz sprawę, że tutaj nie ma teraz czasu na to, żeby gdybać, czy ja to powiem dobrze gramatycznie, czy nie, tylko mamo, telefon dzwoni, odbierz i musisz to powiedzieć po angielsku. Błagam, zapisz live'a, będzie zapisany. Czy żałujesz czegoś, co tam przeżyłaś? Nie, nie, absolutnie nie. Mimo tego, że tak jak też wspominałam, na przykład po moim związku z moim amerykańskim chłopakiem mocno przeżywałam nasze rozstanie, to nie żałuję tego, niczego nie żałuję. Wszystko było naprawdę bardzo dobrym doświadczeniem. Czy przez akcent czasami Cię nie rozumiano? I tak, i nie. Tak jak powiedziałam, było kilka słów, które wypowiadałam źle, tak jak comfortable i on purpose, zamiast comfortable i on purpose, ale to nie tak, że przez polski akcent ktoś mnie nie umiał zrozumieć. Były tylko na przykład czasami dziwne sytuacje, jeżeli chodzi o nazwy marek. Inaczej się wypowiada. Ja na przykład w Polsce mówimy Levisy, więc jak ja mówiłam, że chcę kupić jeansy, to mówiłam, chcę kupić Levis. Co to jest Levis? I potem, Levi's! Albo teraz nie pamiętam, w którą stronę, ale u nas w Polsce mówi się do Nike'a, Nike, a oni mówią na to Nike. Tak jak buty, nie? Nike. Więc ja na przykład mówiłam, na przykład ładna koszulka z Nike. Ona, Nike? Nike, Nike, Klaudia, Nike. Więc takie sytuacje były. Okej. Szybko przyzwyczaiłaś się do mieszkania z host rodziną, w sensie przełamałaś bariery. Tak, byłam zmuszona do tego, plus oni też naprawdę dawali mi dużo przestrzeni.
Chociażby dlatego, że bardzo często udostępniali mi telewizor, co było zbawieniem, bo słuchajcie, amerykańska telewizja to jest takie sztosiwo, Boże, ja chcę wykupić amerykańską telewizję, żeby mieć ją w Polsce. Tam są takie super programy, jest milion kanałów, ja po prostu byłam, cały czas tak patrzyłam w ekran, byłam zaślepiona, uwielbiałam. Okej. Czy w USA są szkoły typu technika i zawodówki? Nie wiem, chyba tak. Ja chodziłam w każdym razie do liceum i u nas była tylko jedna szkoła i było to liceum. Okej. Zapiszę live, kochana. Pola, zapiszę na pewno. Czy jak byłaś w USA, to byłaś z chłopakiem z USA i w tym samym czasie z Mateuszem? Nie, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie, bo nie jestem taka, to po pierwsze, a po drugie z Mateuszem się poznałam, jak już byłam na studiach, więc to zupełnie inne timeline'y czasowe, zupełnie inne. Ludzie Cię poprawiali, jak źle mówiłaś? I tak, i nie. Poprawiali mnie, bo ich o to poprosiłam. Pewnie gdybym ich nie poprosiła, to by mnie nie poprawiali. My jesteśmy inni niż Amerykanie. Polacy w ogóle, my bardzo często, moi drodzy, na to Was uczulam, zniechęcamy obcokrajowców do uczenia się naszego języka, bo my od razu poprawiamy kogoś, jak coś źle powie po polsku. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, dopóki on rozumie, co Ty do niego mówisz, nawet na zasadzie "Me, you, cinema, tomorrow, ok, my friend?", to nie poprawią Cię, bo zrozumieli, o co Ci chodziło. Czy kłóciłam się z host rodziną? Nie. Ja i w jakim stanie mieszkałam? W Idaho, swoją drogą. Nie kłóciłam się z nimi, dlatego że przestrzegałam ich zasad, ale to nie znaczy, że w środku nie walczyłam z tym i nie miałam takiego wewnętrznego buntu. Czy na sprawdziany przychodziło się w dresach? Nie miało znaczenia, w jakim stroju przychodziłeś na sprawdziany. Trzeba było je tylko napisać. Czy trzeba powtarzać klasy, jak się wróci? Na to już odpowiedziałam. Nie trzeba powtarzać klasy, jak się wróci, jeżeli dogadasz się z dyrekcją i zdasz egzaminy z przedmiotów, których nie miałeś w Stanach Zjednoczonych. Słuchajcie, jak nazywasz się na TikTok? Masz na dole, moja droga. Dlaczego twój content opiera się o opowiadaniach o tym, co działo się kilka lat temu? Mój drogi, moja droga, bo nie zdążyłam zobaczyć Nika. Dlatego, że to było ciekawe doświadczenie i chcę się z nim podzielić. I myślę, że to są ciekawe rzeczy do opowiedzenia. I wiele osób tak sądzi, patrzy po Waszych komentarzach. Więc uważam, że czemu nie? Czemu miałabym się nie podzielić tymi doświadczeniami? Czy sama musiałaś kupować środki higieny osobistej, podstawowe rzeczy typu pasta do zębów, szampony i inne? Nie. Moja host rodzina to kupowała, chyba że chciałam coś ponad to, na przykład oni kupili jakiś szampon, a on mi nie odpowiadał i ja chciałam kupić sobie jakiś inny, to wtedy musiałam kupić sobie to sama. Czy miałaś jakąś możliwość wybrania stanu, w którym mieszkałaś? Czysto teoretycznie. Dopłacało się bodajże $200 za to, żeby wybrać 3 stany, do których chcesz trafić. Ja dopłaciłam i nie trafiłam do żadnego z nich. Dobra. Czy opowiem coś więcej o imprezach, domówkach? Tak jak wspominałam, domówki w Stanach Zjednoczonych nie wyglądają tak do końca jak na filmie. Oczywiście są domówki, ale na pewno nie zaprasza się na nie całe liceum i na pewno nie rozwala się chaty do tego stopnia, tak jak na filmach. To nie wiem, czy to jest kwestia tego, że po prostu w moim stanie tak się robiło i w mojej szkole, mogę się oczywiście tutaj mylić, ale wydaje mi się, że to jest czysta taka fikcja telewizyjna i filmowa. Jeżeli chodzi o czerwone kubeczki, sprostuję. Były czerwone kubeczki. Tak jest, czerwone kubeczki są na imprezach. Bardziej mówiąc, że nie było czerwonych kubeczków, chodziło mi o to, że właśnie było takich imprez, że wszyscy się, wiecie, przepychają i beer pong i tak dalej, i tak dalej. Ale domówki były bardzo fajne, ale w gronie swoich przyjaciół. To była grupa, wiecie, tam 10-20 osób, nie tak, że cała szkoła, 300 osób nagle Ci na chacie się zwala. No i my bardzo często organizowaliśmy ogniska, bo tam Idaho to jest stan rolniczy, więc wszyscy mieli swoje pole praktycznie w rodzinie, więc zamiast właśnie rozwalać chatę, to jak już mówimy o takich naprawdę dużych imprezach, gdzie cała szkoła jechała, to właśnie były ogniska. U kogoś na polu rozpalało się wielkie ognisko, każdy przyjeżdżał swoim autem, z jednego auta puszczano muzę na cały regulator i tam się po prostu imprezowało. Domówki nie były takie ogromne i wielkie, ale było bardzo fajnie. Tak, zapiszę live. Dobra. Moi drodzy, powiem Wam tak. Mamy już 2:07, jest godzina 22:00. I widzę, że bardzo dużo pytań się powtarza, więc wydaje mi się, że to już jest chyba czas na to, żeby ten live dzisiejszy zakończyć.
Na pewno jest tutaj mnóstwo pytań, na które jeszcze nie zdołałam odpowiedzieć, więc spróbuję po live'ie jeszcze raz sobie je wszystkie przeczytać. Słuchajcie, dajcie znać, może chcecie kolejnego live'a. Czy chcecie znowu live'a o Stanach Zjednoczonych? Czy chcecie pogadać o czymś zupełnie innym? Czy chcecie na przykład pograć w jakiś challenge ze mną, bo po prostu lubicie ze mną przebywać, co było wspaniałe? Więc dajcie znać. Dzisiejszy live i dzisiejsze pytania zakończam, moi drodzy. Jeszcze raz. Dziękuję Wam. Aha, i live jest zapisany, więc jeżeli nie odpowiedziałam na Wasze pytanie typu ile kosztuje wymiana, czy trzeba powtarzać rok w Polsce, to są pytania, na które odpowiadałam, więc możecie obejrzeć live jeszcze raz. Tymczasem ja chciałam Wam niesamowicie podziękować. Jestem w ogromnym szoku, że jest Was tutaj aż tyle, ponad 2000 osób. Ja byłam przekonana i mówiłam dzisiaj rano do Mateusza, że jak będzie 100 osób, to dla mnie będzie jakaś masakra. Było 2,5 tysiąca, czasami dochodziło to do 3000. Ludzie, jesteście niesamowici. Kocham Was, każdy jeden z Was się dla mnie niesamowicie liczy. Dziękuję Ci, Tobie, który siedzisz teraz przed tym komputerem albo przed telefonem i to oglądasz. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie mój kanał, bo jest dużo fajnych opowiadań, tak przynajmniej mam nadzieję. Ale widzę po Waszych komentarzach, że Wam się podobają, więc chyba nie są najgorsze. I jest dużo właśnie takiego kontentu, więc myślę, że Wam się na pewno spodoba. I ważna informacja na sam koniec. Moi drodzy, postanowiłam, bo to też z Waszych komentarzy propozycja, nadać nam imię, czyli nam, społeczności na moim kanale Klaudia. Klaudi, od dzisiaj, kochani, nazywacie się Chmurki. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Chłopaki, wiem, że to nie jest zbyt męska nazwa, ale mam nadzieję, że wytrzymacie. Dlatego, że wspominałam, że Klaudi, to w Polsce potem nazwali mnie Chmurka, bo Klaudi zachmurzenie, ale również to może być chmurka, więc dlatego jesteście Chmurkami Klaudi, moi drodzy. Dobrze. Kurde, no nie chcę tego zakończać, bo widzę tutaj Wasze wspaniałe komentarze, widzę ile Was jest i... ale muszę, ale jeszcze raz, kocham Was bardzo mocno. Jeżeli za mną tęsknicie, będziecie tęsknić, wbijajcie na... tu. Wbijajcie na TikToka, wbijajcie na Instagrama i przede wszystkim, w tą stronę, tu. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Może zrobię kolejny live, jeżeli nie umrę na zawał, właśnie jak zakończę teraz tego live'a z tego, co się tu działo. Byliście niesamowici. Kocham. Uwaga! Pa, 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 pa! Pa!